Dzień dobry. Witajcie. Witajcie. Dzisiaj sobie zagramy sesję w systemie Kult Boskość Utracona. I ze mną są dzisiaj, zaczynając od gościa, Numiko. Hejka. Oraz z kanału Nojka. Hello. I Frycu. Siema. Dzisiejsza sesja będzie zdecydowanie dla osób pełnoletnich, także plus 18, ale myślę, że też dojrzałych pełnoletnich trzeba nadmienić. Od razu zacznijmy od triggerów, które się na tej sesji raczej pojawią. Wszystkie. No nie wszystkie. Wszystkie. Więc z tych triggerów, które się spodziewamy tutaj, to jest przede wszystkim przemoc, w tym przemoc seksualna, perwersje seksualne, wulgarny język oczywiście i szowinizm. Więc to są rzeczy, jeżeli którekolwiek z tych rzeczy wam przeszkadzają na sesji, no to niestety uprzedzam, że takie rzeczy się będą pojawiać, bo to jest też związane z tematyką dzisiejszej sesji. Oczywiście kwestie BHS-owe omówiliśmy przed sesją wcześniej, więc jeżeli pojawi się od kogokolwiek karta X, to będziemy interweniować. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeżeli oczywiście się pojawi, to jak najbardziej czujcie się wszyscy swobodnie w tym temacie. Zagramy dzisiaj w czasach współczesnych, czyli setting modernowy w Oslo, w Norwegii. Nasza trójka bohaterów, nasi gracze, dostali postacie gotowe, aczkolwiek trochę je zmodyfikowali na tyle, żeby ten scenariusz był dostosowany właśnie do tego, co wymyślili. Więc będzie to tego typu mocno narracyjna historia. Już po sesji, a dodam jeszcze, że sesja będzie w dwóch odcinkach, czyli dzisiaj sobie zaczniemy i za dwa tygodnie wrócimy do was z tą historią, więc po tym jak ją zakończymy, to oczywiście mogę powyjaśniać wszystkie szczegóły, bo będzie osadzony, scenariusz jest osadzony w lore, ale z racji, że wszystkie postacie są śpiącymi, to niekoniecznie te elementy lore w taki bardzo jasny i oczywisty sposób wypłyną w trakcie samej sesji. Jeszcze nim zaczniemy, to dajcie znać proszę czaty, czy nas słychać, więc przy okazji moglibyście, trochę się nauczyłam od Nojki, moglibyście bardzo, bardzo hasłowo tylko powiedzieć, kim gracie, tak żeby w trakcie scenariusza pewne rzeczy zaskakiwały na swoje miejsce. Jeżeli ktoś oczywiście nie słuchał na przykład Bohomasków, czy nie widział kart postaci. Więc zacznijmy od, tak jak tutaj po kolei, czyli od Hakona, od Fryca i dajcie znać po tym, czy wszystko z głosem jest ok, a potem też włączymy muzykę i zobaczymy, czy możemy zaczynać. Jormun jest 43-letnim facetem. Hakon. Czytam, żeby sobie wam powiedzieć, czym się zajmuje, bo to jest w zasadzie rzecz, która go mocno definiuje, to jest to, że jak on jest biznesmenem, siedzi w nowoczesnych technologiach, w rozwiązaniach technologicznych, które dostarcza różnym firmom i tym się zajmuje jego firma Jormun Solutions. Ona odniosła dosyć spory sukces, więc on jest bardzo bogaty, mieszka na przedmieściach Oslo i w zasadzie, gdyby spojrzeć z zewnątrz na niego, to jest przystojny 43-letni facet, który wygrał życie. Żona, dziecko, zajebisty samochód, dużo hajsu, super willa pod stolicą jednego z najszczęśliwszych krajów na świecie. Czego chcieć więcej? Dokładnie, czego chcieć więcej? Może Oliwii? Oliwia, kim jesteś? Oliwia to młoda dziewczyna, tłumaczka z języka angielskiego. Tak naprawdę wiedzie dość spokojne życie na pierwszy rzut oka. Mieszka sama, pracuje sama, nie przebywa aż tak dużo z ludźmi. Jest ładna i ma
dość nietypowy wygląd, dlatego że włosy, które zapewne były blond, jak u większości Skandynawek, ma pofarbowane na fioletowo. I oprócz tego jest dobrze zbudowana. Chodzi na siłownię, spędza czas aktywnie. Raczej dba o siebie. Wydaje się być miła, uprzejma i taka naiwna z twarzy. Naiwna z twarzy. No dobrze. A czy Kari Solberg też jest naiwna z twarzy? Nie, zdecydowanie nie. Kari Solberg nie jest naiwna z twarzy. Kari Solberg jest prawniczką. Zawziętą prawniczką, która... Nawet to widać w jej oczach, że do celu, do którego sobie wymarzyła, pójdzie to po trupach, dosłownie. Niestety nie wszystkie rzeczy mogła załatwić sama, co bardzo ją boli, zwłaszcza dumę jej, ale docenia każdą pomoc. Jest też atrakcyjna, co niestety jej nie ułatwia pracy w tym zawodzie. I właściwie to tyle, co mogę powiedzieć na ten temat w tej chwili. Dobra. Czy w takim razie wszystko było dobrze słychać i nie mamy żadnych problemów również z muzyką? Na razie nikt nie zgłasza. Tak, nikt nie zgłasza. Nikt na razie nie zgłasza. Czyli jak nie ma problemów, to znaczy, że nie ma. Jeszcze nim zaczniemy, to jeszcze chciałabym jedną kwestię mechaniczną, więc chciałabym cię prosić, Kari, o rzut na rolu. Będziesz rzucać na swoją komplikację. Dali na moją okay. komplikację. Super. I to jak otworzysz kartę, to masz tam właśnie przy tej komplikacji jest opcja rzutu, tak. Więc tam po prostu naciśnij i tylko powiedz jaki jest wynik. Kliknęłam, nie wiem, coś... Tam jeszcze jakieś potwierdzenie modyfikatorów, takie rzeczy. Właśnie, rzuć utrudnienie, po prostu klikam? Tak. Tak. Czemu się nic nie klika? A, dobra, bo miałam włączoną kartę. Czy mamy porażkę? Tak. Mamy porażkę, okej. Okay. Nie wiem, co to daje, bo... Ale jak widzę porażkę, to raczej nic dobrego. Nie, no to jest kwintesencja tego systemu. Tak, dużo lepiej się gra. Porażka w kulcie jest bardzo potrzebna. Jeszcze tylko dodam, że Nomiko nam zrodziła, że po raz pierwszy będzie grać w kult z nami, także cieszę się z tego debiutu. I twój rzut daje mi trochę więcej opcji, żeby twoją postać pognębić na sesji. Super. Bardzo dziękuję za tą porażkę. Nie ma problemu, do usług. Widzę, że Mizu nam zaraz zadba o to, żebyśmy mieli ich więcej. A co, utrudnienia? Dobrze, więc przyjmijcie te wszystkie utrudnienia i kiedy będzie trzeba, to korzystajcie. Pamiętajcie, bardzo proszę, bo raczej, że nie czytam dzisiaj czatu, to nie jestem w stanie tego skontrolować. Dobrze. To każdy pojedzie. Okej, utrudnienia, tak? Tak. Tak. Świetnie. Żebyście nie mieli za dobrze. Okej, czy wszyscy są gotowi i czy możemy zaczynać? Dobrze, zatem zaczynajmy. Czy wszystko powiedziałam? Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Wydaje mi się, że wszystko. Nie wiem. Miałam się nie śmiać. Nie śmiej się, to są poważne sprawy. Są poważne sprawy. Dobrze. Zacznijmy zatem. Przenieśmy się do Oslo, stolicy Norwegii. Widzimy, że krętą drogą w górę na wzgórze Holmenkollen jedzie samochód. Jest to Volvo XC60, które prowadzi Hakon. Jest już całkiem późno, na pewno po północy, a ty wracasz do domu, do żony i syna. Jedziesz trochę okrężną drogą dzisiaj, bo ta twoja stała trasa koło skoczni narciarskiej jest teraz w remoncie. No przecież nie chciałbyś sobie uszkodzić zawieszenia, prawda? Deszcz dalej pada. Koła samochodu toczą się po mokrym asfalcie.
Powiedz mi, ile jest na liczniku? Nie sądzisz, że nieco za szybko? Dopóki nie przekraczam 200, to nie jest za szybko. W tych uliczkach przekroczyłem 200. Na tej prostej, tuż przed wyjazdem do lasu. Ale jestem... To jest dosyć niezwykłe. Jak na mnie, dosyć resemocjonowany. Resemocjonowany? A skąd wracasz? Bo w pracy nie byłeś. Nie widać tego, gdyby spojrzeć z zewnątrz. Widać faceta, który mocno zaciska tylko pięści na kierownicy. Żyły wychodzą na przedramionach. Oczy są takie półprzymknięte i bardzo skupione na drodze. Ale w środku się trochę przewraca. W głowie wracają do mnie obrazy z dzisiejszego wieczoru. A wraca mu do Livii. Znaczy, oficjalna wersja jest taka, że oczywiście zostałem do późna w biurze. Bardzo często zostaję do późna w biurze. I to nie jest nic niezwykłego, jak się ma własną firmę, to trzeba pracować. Ale dzisiaj akurat pozwoliłem sobie na rozrywki. Czasem trzeba pracować całą noc nawet, nie? Czasem tak. Delegacje to też jest raczej chleb powszedni. Żona rozumie. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. A jak wygląda teraz Hakon, oprócz tego, że jest wewnętrznie rozemocjonowany? Szczupła twarz. Taka trochę... To jest coś, co kiedyś Hakon o sobie usłyszał, co bardzo ciekawie opisuje to, jakim on jest człowiekiem. Jak Hakon wchodzi do pomieszczenia, to widać 40-letniego faceta, dobrze ubranego. On zwykle nosi skrojone do ciała koszule, najczęściej białe, z jakimiś ciemnymi spodniami. Włosy ma czarne i takie troszeczkę dłuższe, zwykle lekko w nieładzie zarzucone na bok. Bardzo takie intensywne spojrzenie, ale ten sposób poruszania się, to jak układają mu się ręce, one są dosyć żylaste i ma takie długie, chude palce, sprawiają, że ludzie często mają takie wrażenie, jakby właśnie wszedł do pokoju drapieżnik. On wygląda bardzo sympatycznie. Uśmiecha się dużo, ma zmarszczki takie przy policzkach od tego, że często się dosyć głośno śmieje, ale to nie do końca oddaje to, co się dzieje w jego głowie. Ale natomiast zarządzanie zespołem, firmą wymaga pewnych socjalnych interakcji, od których nie da się uciec. No tak, bo w twojej głowie teraz przede wszystkim jest Olivia. W tych wspomnieniach. Się jej pozbyć. Pozbyć. Tak. Przeszkadza mi to, że za dużo zabiera mi przestrzeni. Już od niej wyjechałem. Po co mam o niej myśleć? Po co masz o niej myśleć, ale... Tak twierdzisz, ale wciąż widzisz te... Widzisz to jej ponętne ciało, całe mokre od potu i krwi, w której byliście skąpani. Nawet nie zauważyłeś, że nie wytarłeś... Wytarłeś policzka z krwi. I te jej oczy, pełne szaleństwa, wielkie oczy, wpatrzone w ciebie, tak wyzywająco. Żadna tak nie patrzyła, prawda? To jest coś, co mnie... Oliwii ciekawi. Żeby nie powiedzieć drażni. Taki pewien poziom nieokiełznania, do którego nie jestem przyzwyczajony. A te martwe zwierzęta? Nie sądzisz, że przesadziła gdzieś trochę? Trochę? Nie. Byłem ciekaw, jak daleko się posunie. Plecy bardzo mnie pieką i to trochę rozprasza moją uwagę, ale nie, no, myślę, dokładnie. Że jeszcze posunie się dalej. Rozpraszają cię te piekące plecy. No cóż, no. Nie często się... Uderzasz w coś! Co to było? Hakon! Co to było? Samochód wpadł w poślizg, starasz się trzymać krawnicę, zarzuca na lewo! Co robisz? Nie hamuję. Odbijam w drugą stronę i przyspieszam. Po ślizgu najlepiej je wychodzi się, prostując samochód do przodu, a ja wszystko skalkulowane, nawet jak jestem zaskoczony. Nie zatrzymuję się. Cokolwiek to było, pewnie już nie żyje. Moje Volvo to jest duży samochód, ciężki. Przy takiej prędkości
Nie ma to znaczenia. Widzę za sobą jakiś kształt, który leży na poboczu. W lusterku. To jest tuż koło twojego domu. Pewnie zwierzę. Nie ma. Samo uderzenie nie było. Najważniejsze jest, żeby wyprostować samochód, żeby nie spowodować jakichś większych szkód dla siebie. Samochód można kupić nowy. Chwilę straciłeś panowanie nad kierownicą, ale to było tylko przez mokry asfalt, więc jeżeli wyprostowałeś kierownicę, to rzeczywiście udało ci się. W tym samochodzie jest tak dużo technologicznych barierów, że on w zasadzie w większości sam zablokował od razu jedno z kół, wspomaganie trakcji, no mnóstwo rzeczy, które się wydarzyły. On lekko rozbłysł jak choinka, ale kiedy już odzyskałem kontrolę, bo ja bardzo nie lubię jej tracić, to teraz się zatrzymuje. Okej. No czujesz lekki ból od pasów bezpieczeństwa, które się wpiły w twoje ciało, bo tak jak mówisz, twój samochód dobrze wiedział, jak zareagować na to, żeby cię... Koszula mi się pognięcie. Niedobrze. Nie przychodzę nigdy pognięciony do domu. To jest ten moment, w którym zerkam w lusterko, dostrzegam policzek. Więc widział... Przyschło. Tak jest zaschło. Nie zmyjesz jej tak po prostu. Trudno. Wysiadam. Idę zobaczyć, co potrąciłem. Mam w głowie taką myśl, że... Może to nie było zwierzę. Może. Widziałeś cokolwiek? Czy to było za szybko? Byłem rozproszony, myślałem o czymś zupełnie innym. No tak, miałeś nie myśleć o Oliwii, odkąd od niej wyjeżdżasz. Właśnie to mi się nie podoba. Ale myślę, że to już niedługo potrwa. Podchodzisz w stronę pobocza? Rzeczywiście. To jest ten ostatni odcinek, gdzie praktycznie droga już znika w lesie. Naprawdę bardzo blisko twojego domu. I widziałeś, że leży jakiś kształt na poboczu i teraz on nabiera wyrazu. Widzisz, że to ludzka sylwetka. Jakiś mężczyzna, a przynajmniej tak sądząc po ubraniu, leży twarzą w dół, po boku drogi, z rozrzuconymi rękami i nogami, w bardzo nietypowej pozie i raczej sugerującej, że nie skończyło się to dla niego za dobrze. Czy widzisz on... kurtkę, ciwe włosy. Na pierwszy rzut oka nie żyje? To jest to ciało wygląda tak, że jakby nie ma szans, żeby przeżył, czy jednak... Bo ja zanim do niego podejdę, ja się nie śpieszę, idę powoli. Jestem spokojny. To przez cały ten czas się nie ruszał. A przynajmniej stosuję ten swój trik, który często robię, kiedy mam na przykład ważne negocjacje, albo nie wiem, jakieś istotne spotkanie, czy przełomową decyzję do podjęcia w firmie. Bawię się zegarkiem. Przekręcam go o godzinę do tyłu i zastanawiam się, jakbym mógł tą godzinę zmienić. Więc przekręcam zegarek, stojąc przez chwilę na środku ulicy. Auto lekko pika, bo drzwi zostały otwarte. Ja jestem skąpany w tym czerwonym świetle światła stopu. Ale nie śpieszę się. Mhm. Trik z zegarkiem działa. Emocje można wyłączyć. Można je po prostu usunąć z głowy. Z Oliwią też się da tak zrobić, tylko to chwilę zajmuje. Jest ciut za świeżo. Widzisz, że z góry coś jedzie. A dobrze wiesz, że oprócz ciebie nikt tam nie mieszka. No chyba, że ktoś wraca z bardzo późno, ale jest po północy, więc bardzo późno ktoś musiałby zostać na trasie. Na szlaku turystycznym, koło którego mieszkasz. Ja... Bo rozumiem, że jesteśmy na poboczu lasu. Tak, i czy ten las ma taki rów, który oddziela drogę od drzew, czy nie? Bardziej skarpę. O, cudownie. Podchodzę do tego mężczyzny i po prostu beznamiętnym ruchem nogą spycham go ze skarpy w ciemność. Nie w tym sensie. Skarpę w górę. W sensie droga jest... Dobrze, tak czy siak. Chciałbym go zepchnąć z pobocza, tak żeby nie było go widać. Tak. Kiedy nie dotykam go rękoma. Dobrze, I wracam do samochodu. Kiedy dotykasz go butem, słyszysz jęk. I widzisz, że... Ja do niego wrócę.
I widzisz, że mężczyzna, jest chyba przytomny na tyle, że no, żyje. Auto, chcę go zepchnąć z tego pobocza. Tak, żeby go nie było widać. Zobaczyć, co to jest za samochód i zapamiętać tablicę. Mhm. Jasne. Pewnie zwolni. Raz, że tam stało auto twoje zostawione, więc już to alarmuje. No i ktoś pewnie zwolni, więc... widzisz, że w samochodzie jest młody chłopak. On uchyla okno, szybę. Przepraszam, coś pomóc? Odwracam się profilem, tak żeby nie było widać umazanego krwią policzka. Tak. Uśmiecham się do niego półgębkiem. Wydawało mi się, że coś wyskoczyło na drogę, ale... Ale chyba jednak tylko mi się wydawało, jest późno. Dzięki za troskę. Nie ma za co, trzymaj się. I zasuwa szybę. Odjeżdża. Odjeżdża w dół w stronę miasta. A ja idę w stronę samochodu. Powoli. Tak. Wsiadam do środka. Na automacie wybieram R jak reverse. Cofam. Podjeżdżam tuż obok miejsca, w którym to się wydarzyło, w którym leży ten facet. Mhm. Zostawiam otwarte drzwi. Panel LED-owy, który zajmuje całą deskę z przodu, się poświetla. Ja wybieram numer na konsoli. Dotykowy panel ciekłokrystaliczny. Kari. O. Mhm. Wybierz. Sobek. Nie wybierzesz numer? I dzwonię na głośno. Tak, żebym mógł wyjść z samochodu i ona będzie mnie słyszała, bo to jest dobrej jakości sprzęt, więc ten głośnik będzie grał. Ja jak zawołam, to złapię mój głos, nawet jak będę na zewnątrz. Drzwi szeroko otwarte. No mam telefon, ale tak jest zabawnie. No dobrze. No dobrze. Zatem dzwonisz. Jest pierwsza w nocy. Kari, czy ty odbierzesz ten telefon? Tak. Jestem zapewne jeszcze w biurze, więc jakby... O, to się nazywa pracoholizm. Dobrze. To się nazywa osiągnięcie sukcesu. Droga do sukcesu, dokładnie. To się nazywa w ten sposób. Więc odbierasz telefon, ale zostańmy dalej w tym kadrze w lesie. Hakon, co mówisz do telefonu? Mówisz do Solberg. Solberg. Tak. Porada prawna. Powiedz mi, moja piękna... Jak mam rozwiązać problem, z którym się zetknąłem? Otóż stoję właśnie nad... umierającym mężczyzną, który wyskoczył mi przed maskę samochodu. Słuchaj, Hakon, tam nie ma tego mężczyzny. To ja już zaczęłam mu mówić i czy jakoś nie reagował? Jeżeli jest umierający i wyskoczył ci na drogę, to on może zadzwonić po policję i po karetkę. Możesz udowodnić, że wyskoczył ci na drogę. To trochę skomplikowane. Dlaczego? Nie ma go tu. No sprawdzam, czy się nie odczołgał. Ja mam nadzieję... Przez chwilę nie będzie mnie słychać, wiesz, jakby zniknę ci z zasięgu głosu. Solberg będzie dalej mówić w tle. Tak, ja mu tylko odpowiem tak, to ja mam nadzieję, że przewidziałeś sobie tego człowieka. Chodzisz po tym poboczu... w górę, w dół, bo może źle cofnąłeś, może po prostu pomyliło ci się to miejsce, no, cokolwiek. Zerknę na samochód. Jak nie zobaczę go, wiesz, tuż obok, jasne. To zerknę na samochód, czy jest ślad na samochodzie. No musi być. Więc jeśli w cokolwiek ciała nie znajdujesz, ale samochód. Tak, rozbity reflektor, ślady krwi. Lekko uszkodzony błotnik. Pęknięty z przodu. Całe te elementy tam. Tak, te trzy elementy do wymiany. Solberg. Jesteś tam? Tak, ja tak. Ja wiem, że jest późno.
ale ja nie płacę ci za to, żebyś była do mnie dostępna między 9 a 17 w godzinach biurowych. Słucham cię. Faceta nie ma, ale ja sobie nic nie przewidziałem. Jest rozbity reflektor, krew na samochodzie. Czyli on zbiegł z miejsca wypadku w sumie. Interpretuj to sobie jak chcesz. Interpretuję tak, żeby było dobrze. Problem za jakieś 40 sekund, bo ja muszę wracać do domu. Nie potrąć nikogo. Mogę się jeszcze przejść, jeśli chcesz. Możesz zawołać. Poświęcę ten czas dla ciebie. Na przykład dla nas może, bym powiedziała, że dla siebie, ale w sumie dla nas. Zawołaj, przejdź się, jeżeli mówiłeś, że był umierający, to nie mógł daleko odejść. Chyba, że po prostu udawał. Albo, nie wiem, wystraszył się, że coś go potrąciło, bo był na przykład pijany, naćpany, cokolwiek i nie chciał sam być odpowiedzialny za wypadek. Brzmi rozsądnie. Co robisz, to jeszcze możemy, żeby ci auto naprawił. Tylko musiałbyś go znaleźć. Faktycznie rozejrzę się jeszcze przez chwilę. Fantastycznie. Zaczekaj. I nie rozłączam się, zostawiam auto na głośno i znowu idę na tą skarpę. Wejdę na tą skarpę, w ogóle zerknę stamtąd. To jest technicznie niemożliwe, żeby umierający człowiek wdrapał się na tą skarpę, bo dla ciebie to jest trudne. Zwłaszcza w tych butach. Adrenalina. Jasne. Nie widać tam ani śladów człowieka, ani samego człowieka. Pusto. A przecież go widziałeś i auto jest uszkodzone. Solberg. Tak. Nie ma go. Zajmij się tym. I się rozłączam. I wracasz do domu, jak nie mam. Tak naprawdę zajmij się tym w słowniku Hakona oznacza teraz to twój problem, a nie mój problem. Ale wiele razy było tak, że Solberg radziła sobie z takimi sytuacjami, więc skoro jest przydatna, to czemu z tego nie skorzystać? Jej zależy. Prawda, Kari? Wracam do domu. Dobrze. Więc zostawmy cię w tym momencie, kiedy wracasz do domu. Kiedy wracasz do samochodu, wracasz do domu. Masz, tak jak mówiłam, bardzo blisko. To jest kwestia kilkuset metrów. Było ostatnie skrzyżowanie. Tam już jest tylko twój dom. A my przeniesiemy się teraz na drugą stronę miasta. Z punktu widokowego na Ekebergu. Tym samym, który kiedyś był inspiracją dla słynnego obrazu Munka. Widzimy nocne Oslo. W większości śpiące, ale odbijające się w zatoce światła wielu budynków wskazują na to, że gdzieś tam wciąż toczy się życie. Gdzieś tam jest kancelaria prawnicza, w której Kari robi nadgodziny. Tak samo tu, w jednym z domów, w tej niezwykłej dzielnicy, też w jednym z okien świeci się światło, a jego właścicielka jeszcze nie śpi. Kiedy zajrzymy tam do środka, to zobaczymy Oliwię, która leży naga w wannie. To był długi wieczór. Hakon niedawno od ciebie wyszedł. Powiedz nam, jak wygląda teraz Oliwia i przede wszystkim, czy zmyłaś wcześniej krew, czy woda, w której leżysz, jest czerwona? Woda, w której leżę, jest czerwona. Tak myślałam. Co więcej, ona zostawia taki zabawny osad na wannie, która jest biała naturalnie, ponieważ woda jest gorąca. No i w wypadku, kiedy paruje i faktycznie brudzi fragmenty tej wanny, no to tam zostają wzory, zacieki. Na ten moment rozłożona w wannie przyglądam się sufitowi z szeroko otwartymi oczami, praktycznie nie mrugając, w takim zawieszeniu pomiędzy rzeczywistością. Ciepłem wanny, ciepłem, no cóż,
już nie krwi, ale po prostu ciepłem wody. A tym zimnym światem. Dzisiaj spełniłaś swoją największą fantazję. Jak się z tym czujesz? Nienasycona. Ponieważ kiedy kończy się jedna, to musi się znaleźć kolejna. I to jest jak takie napędzające się koło. I ja wiem, że kolejny krok musi pójść znacząco dalej. A wygląda na to, że Hakon nie jest osobą, która by się czegokolwiek bała. To fantastycznie. Są te wszystkie zwierzęta? Jakie to były w ogóle zwierzęta? Możliwe, że nie popieram kłusownictwa, ale to nie znaczy, że nie jest ono zabawą dla innych. Nie mogłyby być zwierzętami, które po prostu umarły w jakiś sposób naturalny, potrącone przez samochód i tak dalej. Nie. A kiedy ich zabijaliście? Nie, na wszystkie było czas. Zresztą w momencie, kiedy zaczynamy, no to scena musi być gotowa. To nie jest tak, że każdy aktor przygotowuje sobie scenografię, zanim wejdzie na scenę. Kiedy już wchodzisz na scenę, wszystko na ciebie czeka. I dokładnie takie wrażenie miał mieć Hakon, kiedy wszedł do pomieszczenia. Scena była gotowa. Czy to było łóżko, czy jakieś inne miejsce? Był cały pokój. Z specjalnym miejscem na środku, kręgiem specjalnie okapanym krwią. Cóż, będę musiała wymienić dywan. Cóż, trudno. Pomieszanym z nasączonymi różnymi elementami, które zgrywały się w tej pięknej czerwieni. Co prawda Hakon tego nie wie, ale świeczki, które się paliły, nie były czerwone przez przypadek. Kiedyś były białe. Ale może kiedyś mu to powiem. Może następnym razem. Właściwie świeczki to świetny pomysł na kolejny motyw. Ale tym razem chodziło o pewien krąg rytualny, dlatego że nic tak dobrze nie działa jak magia i krew, albo w wielu książkach, które zostały już opisane, magia krwi. Tak więc, od zabawa, od rytuał, ale no cóż, zwierzęca krew mnie nie satysfakcjonuje tak w pełni. Krew Hakona była znacznie lepsza. By była ludzka? Była. No, zresztą nie jedna. Nie mam pojęcia, ile sekund czy minut minęło, odkąd plecy Hakona się zaleczyły. Na tyle, by przestały krwawić. Zresztą ilukrotnie, ponieważ przy każdym naciągnięciu ramion i mięśni drobne ranki na plecach się otwierają. A on był dzisiaj dla ciebie brutalny? Uderzył cię? Czy to dzisiaj ty dominowałaś? To nie była kwestia brutalności lub nie. To nie na tym polega. To jest... Weźmy ten teatr. To jest dokładnie jak teatr, jak balet, jak piękne tango pomiędzy jedną a drugą osobą. Tam nie ma brutalności, bezsensownej agresji. Tam wszystko jest idealnie zamierzone. To jest cykl od początku do końca, w którym trzeba coś poświęcić. Zupełnie jak ten wąż. Tak. Na jego plecach. Myślę, że ten wąż to motyw przewodni w ogóle Hakona Persa, jak można go sobie wyobrazić. Tak więc, czy mnie uderzył? Może. Jakie to ma znaczenie? Czy uznaje to za brutalność? Nie. Lubisz ten ból? Aha. Zdecydowanie. Nigdy nie sądziłam, że ból może być tak fascynujący. Woda, w której leżysz, powoli staje się chłodna. A ty lubisz tylko gorącą. W takim razie czas skończyć kąpiel. Chyba czas skończyć kąpiel. Podnoszę się takim zamaszystym ruchem, wydając głośny plusk w trakcie mącenia wody, po czym prostuję się i wychodzę spoglądając na siebie w lustrze. I co widzisz? Zaczerwienione policzki, mimo wody, która już ostygła.
czerwone usta, na których wciąż zostało jeszcze trochę krwi. No tak, zetrę ją. A potem odzieje się w mój czarny szlafrok i no, chyba będzie czas zacząć sprzątać scenę. Trzeba posprzątać. Pewnie długo ci to zajmie, co? Obawiam się, że do rana, ale na szczęście moja praca nie wymaga, bym zaczynała o 8. To, co ostatnio się dzieje, sprawia, że mój tryb jest nieco zmieniony. A chociaż, być może i tak. Dzisiaj nie będę mogła spać. Może nie będę musiała. Tyle energii. Gdzieś tam w przelocie, przechodząc w swoim czarnym szlafroku do salonu. Salonu, który przypomina scenę. Tak to nazwałaś. I tak to wygląda w twoich oczach. Gdzieś w przelocie spoglądasz na telefon i widzisz na nim powiadomienie o 20 nieodebranych połączeniach. Podchodzę i sprawdzam. Dawno nie widziałaś na wyświetlaczu słowa on. Bo tak masz podpisanego ojca. Czemu nie skasowałaś tego numeru? Być może, żeby wiedzieć, od kogo nie odbierać. Być może, żeby mieć uprzedzenie to kilka bić serca, zanim faktycznie słuchawka zostanie wciśnięta, a jego głos zabrzmi w słuchawce. Jestem ciekawa. Od tak dawnego nie słyszałam, czego mógłby chcieć. Ile lat? Ile to już lat? 8? 7? 6? Przysięgłabym, że mniej, ale jakby się teraz nad tym zastanowić, to przecież lata lecą tak szybko. To może być już 8 lat. Prawda? Teraz masz 4, wtedy byłaś nastolatką. Dokładnie. W szkole średniej. A może to pomyłka? Przez chwilę przychodzi mi przez myśl, że może po prostu umarł. I ktoś próbuje się dodzwonić do jakiegoś zachowanego kontaktu. Być może napatoczył się kontakt, który mógł wskazywać na nasze pokrewieństwo. Oddzwonię. W takim nagłym przejawie. A jak myślisz, jak on ma cię podpisaną po tylu latach? Wi? Być może to będzie Wi. Nie. To nie będzie tak, on nigdy z tego nie wyrósł. A jeżeli nic się nie zmieniło, to wciąż będę myszką. Zupełnie jak gdybym miała 5 lat. Ale nie widzimy teraz telefonu twojego ojca, ani jego wyświetlacza, więc może nigdy się nie dowiemy, czy jest tam myszka, czy jest tam Wi. Córka, a może Oliwia? A może po prostu ona. A może po prostu ona. Dzwonisz, ale po drugiej stronie nikt nie odbiera. Czekam, aż sygnał urwie się tym standardową wiadomością nagrywaną na różnych telefonach odnośnie tego, że abonent nie jest dostępny, albo po prostu piknięciem, albo zostawieniem wiadomości. Jeżeli to będzie zostawienie wiadomości, a myślę, że to właśnie to będzie, to nagra się około 10 pustych sekund ciszy, które będzie przerywane być może tylko jakimś pogłosem skapującej w wannie wody. Rozłączam się i odkładam telefon. Tej nocy już nikt więcej nie zadzwonił. Ale powiedz mi, jak bardzo metodycznie sprzątasz ten pokój? Nie jestem w stanie posprzątać wszystkiego, niestety. Wywalę te zwierzęta. No, bez sensu jest je trzymać. One niedługo będą. Tak, no, nawet jak zostawię tutaj, to rano będą już nieświeże. Poza tym, noc jest nocą, dzień jest dniem. Kiedy w nocy jest to akceptowalne, w dzień przy śniadaniu i pierwszej kawie nie chciałabym widzieć tego połamanego skrzydła wystającego z kosza na śmieci. Coś w tym jest. Rano będę sobą. Bo to w końcu położysz się spać, czy nad ranem, czy ostatecznie? Możliwe, że będzie już zaczynało świtać, a więc można uznać, że zaczął się dzień, a skoro zaczął się dzień, to trzeba go zacząć poprawnie. Tak więc trzeba przejść pewien cykl spania, chociażby na godzinę. Czyli kładziesz się zadowolona z siebie. Pamiętam tylko, że ten dywan jutro muszę wybrać. Czyli zostawiłeś zakrzawiony dywan. Okej.
Dobrze. Do słodkich snów, Oliwia. Słodkich snów? Snów. Skoro idziesz spać, chociaż na chwilę. Teraz cofniemy się o kilka godzin w dniu wcześniejszym, nim zdarzyła się ta noc, nim Hakon zadzwonił do Soldberg. Widzimy ją w kancelarii, do której, jak wiemy, została później do późna. Odnowiona kamienica przy ulicy Lankeja z widokiem na zatokę, bardzo malowniczej dzielnicy. Widać też tam gmach Opery Narodowej, Muzeum Munka. Kancelaria znajduje się w kamienicy na jej trzech ostatnich piętrach. Na samej górze jest biuro szefa, Kurta Larsena, a niżej biuro jego współpracownika, Johansena, od których to nazwisk ma też nazwę kancelaria, w której pracuje Kari. Na tym poniższym piętrze jest też ta część reprezentacyjna do spotkań z klientami. A na ostatnim, trzecim poziomie są biura pracowników. Biura pracowników, gdzie oni najczęściej też przebywają. Jest też pomieszczenie socjalne i właśnie tutaj przeniesiemy się teraz i widzimy Kari. Kari, która rozmawia z Ingrid, czyli sekretarką Refa, sekretarką Larsena. Bardzo ważna osoba w tej firmie. Osoba, która tą firmę zna od podszewki. Wszystkie jej sekrety, a może nie wszystkie. Ale na pewno osoba, która jest ci przychylna. Mhm. Solberg, jak wyglądasz? Solberg jest przede wszystkim bardzo kobieca. Ma ten typową figurę klepsydry i to podkreśla jeszcze bardziej dopasowanymi sukienkami. Zawsze ma wysokie szpilki i często, ale w biurze przeważnie ściąga, bo jednak niby powinna siedzieć przy biurku, ale co tam, zawsze papiery do załatwienia, więc płaszcz przeważnie po prostu gdzieś jest oparty o fotel, a chodzi tylko w samej sukience właśnie w tych butach na obcasie. I ma ze sobą zawsze torebkę. Bardzo elegancko wygląda, włosy ma blond, ma wręcz niebiesko-stalowe oczy, które chyba najmniej pasują do tego całego wyglądu, bo patrząc w nie masz wrażenie, że za nimi jest po prostu pustka. Nie, że głupia, po prostu brak emocji jakichkolwiek. To nie jest osoba, która ma... Może jakiekolwiek uczucia? Wie, na czym polega jej zawód. Ma bronić ludzi. Niezależnie od tego, czy robią dobrze, czy źle, ma po prostu ich bronić. Są różni klienci, niestety. Chociaż w sumie stety. Nawet ci źli to są przeważnie ci klienci, którzy mogą pnąć ją do góry. A o to przecież chodzi. Dokładnie. A Ingrid? Ingrid, to dosyć ciekawe, bo Ingrid nie jest typową blondynką przede wszystkim. Ma trochę ciemniejsze włosy, taką ciemną blondynką raczej jest. Ma je do brody. Mm-hmm. I to jest taka bardzo spokojna dziewczyna. Jest ładna, tak, nie wyróżniająca się raczej z tłumu. Nosi stonowane ubrania i chyba dlatego też przeszkadza naszemu Johnsonowi, bo nie ubiera się tak, jakby chciał on, żeby się ubierała. Niezgodnie z kodeksem pracy jego wewnętrznym, prawda? Tak, jego wewnętrznym. Najlepiej, żeby chodziła w bikini u niego, ale no niestety złe miejsce pracy.
Tak naprawdę to jest sekretarką Larsena. Larsena. Ale Johnson niestety, Johnson często u niego bywa. Johansson uważa, że wszystko, co jest Larsena, to jest też i jego. Tak. Łącznie z pracownikami. Głównie z pracownikami właściwie. Głównie z pracownikami. Właśnie o Larsenie teraz rozmawiacie. Ingrid nachyla się do ciebie konspiracyjnie. Mimo, że jesteście tutaj same i tak naprawdę nie musicie szeptać. To też nie jest jakaś wielka tajemnica, ale jakiś taki odruch w niej pozostaje. Larsen jutro wraca ze Sztokholmu. O, w końcu. W końcu. To dobrze. Długo go nie było. Ile to tym razem? Nie no, tylko 2 tygodnie. Ale 2 tygodnie, ale ostatnio nie był krócej? Ostatnio był krócej, ale to... No cóż. Dobra. Ma dużo załatwień. To prawda, ciekawe jak długo teraz pobędzie w firmie. Może chociaż ten Johansson trochę się uspokoi przy nim. No przynajmniej, no właśnie, o to mi chodzi. Przynajmniej przy nim będzie się zachowywał jak człowiek, przynajmniej udawał, że się zachowuje jak człowiek. A ostatnio znowu ci wchodził na głowę? Nawet mi nie mów. Mam go tak dosyć. Ja naprawdę, ja bym się z tej firmy zwolniła, jakby nie pan Larsen. Jakby nie on, no i ty oczywiście, Złotko. Jakby nie on, to każda minuta z tym człowiekiem spędzona... naprawdę. Źle do tego podchodzisz. To nie jest, żebyś się zwolniła przez niego, tylko gdyby nie 2 osoby. To jest on tylko problemem. Jest jeden problem w całej firmie. Na 3 piętrach jest problem z jednym człowiekiem. Chociaż nie, człowiek to za duże słowo. Z jednym dupkiem. Kiedy pada słowo dupek, otwiera się winda. I wychodzi. Wychodzi z nich dupek. Wychodzi z nich Johansson. Jak zwykle jego pewność siebie czuć na kilometr przed. To jest pierwsza rzecz, która się roztacza po otwarciu się windy. Widzimy dosyć młodego, bo około 30 mężczyznę, który ma bardzo idealnie zadbany zarost, który ma takie małe oczka i taki wyraz pogardy na twarzy 24 godziny na dobę. On nie wygląda też na typowego Skandynawa, przez raczej ciemniejszą karnację. I zmierza w stronę biur, bo wy jesteście w tym socjalnym pomieszczeniu, ale ono jest naprzeciwko windy i nie ma tutaj drzwi, więc wszystko widać od razu. Więc on tak z rozpędu idzie w stronę tamtych biur, ale widząc cię, zatrzymuje się i tak teatralnie obraca napięcie. Już wiesz, że za chwilę po raz kolejny cię wkurzy. I wiedziałam to, jak tylko poczułam jego perfumę, gdy wyszedł z windy. Ingrid robi krok w tył. Tak, ja tylko, żeby jej nie było widać. Ja nawet specjalnie staję tak bliżej drzwi, powiedzmy tego wejścia, nie będą nie drzwi, ale tak jednak ma jakieś framugę, żeby widać było głównie mnie, żeby on się nie skupiał na tym, czy tam ktoś stoi po prostu i ten... Zgubił się pan? Ruberg, dobrze cię widzę. Jakoś mało spraw ostatnio masz, co? Wiemy, że w tej firmie to on zajmuje się przydzielaniem spraw, chyba że jest Larsen, ale podczas jego nieobecność to dokładnie to jest jego działka. A że on cię nie lubi, to ci żadnej ostatnio nie dał, więc przez ostatnie 2 tygodnie serio nie robisz nic. Najwyraźniej nie było nic wystarczająco ważnego, żeby zlecić to mi. Sprawdza, wyciąga telefon, zaczyna sprawdzać tak. Znowu bardzo teatralnie. Wiesz, że jak on bawi, on zawsze wszystko robi przesadnie i teatralnie. O, są 2 nowe sprawy. Jedna w sam raz dla Nilsa. O. A tą weźmie Ake. Widzisz, on tam już klika, przydzielając to, także oni już dostają na pewno powiadomienia, że mają nową sprawę. Ake ma w grafiku już bardzo dużo, ale przecież jest taki dobry, to weźmie jeszcze jedną. O, przesuwa, widzisz, że on przesuwa na to okienko, gdzie są twoje sprawy. O, a dla ciebie wciąż nic. No, trudno, będę czekać dalej na coś dobrego. On robi krok do przodu, zbliża się do ciebie, jak zawsze za blisko.
i tak. czujesz jego rękę tak na łopatce, tak cię zsuwa zdecydowanie za nisko. Czekam, właśnie czekam, co powie. Jakby czekam, co powie, żeby na razie ten, jeżeli zanim coś powie, jakby jego ręka zsunie mi się na tyłek, no to automatycznie go przesunę, ale czekam najpierw, może że coś powie najpierw, zanim zsunie się na tyłek. Ale ja dokładnie, gdzie może tą rękę zatrzymać? Tak domyślam się. On wszystko robi bardzo, bardzo precyzyjny sposób. To nigdy nie przegieł. Szepczę ci do ucha. Uwielbiam tą władzę nad tobą, Solberg. I robi kroczek znowu w tył. Mhm. Ostatecznie nikt cię tutaj nie zatrzymuje, skoro i tak nie masz nic do roboty. Wiesz, przyjmę twoje wypowiedzenie z chęcią. Nie, absolutnie nie zrobiłabym takiej przykrości panu. No. Na pewno byłoby mu panu przykro, że nie może ciągle rozmawiać. Tak? Rozmawiać. Tak, chodziło mi o rozmawiać. Tak, rozmawiamy. Dobrze, nie musisz kończyć swojej przerwy. I idzie. Czekam, aż pójdzie. Idzie, słychać odgłos, głośny odgłos jego butów. Jutro przyjeżdża. Tak, odwracam się, tylko to jutro przyjeżdża, tak, Larsen? Jutro. Fantastycznie. Bo nie wiem, czy sama nie skończyłabym robiąc rzeczy z różnych paragrafów na nim. Ale ty wyjdź, jak już on schowa się, bo jeszcze tego brakuje, żeby zaczął gadać. Ingrid odkłada kubek do zlewu, który ten z kawą, którą piła. Idę, bo zaraz się będzie mnie czepiać, że mnie nie ma na miejscu. Ach, miło ci było chwilę zobaczyć. Zajrzyj później. Jasne, powodzenia. A ci tak nie mam co robić, więc w sumie nie ma problemu. Dzięki. Czekam, aż ona wyjdzie i dopiero wtedy wychodzę razem z kawą. Idę do swojego biurka. A czym zajmujesz się przez te 2 tygodnie, skoro nie masz spraw? Pytanie. Skoro nie mam spraw, to czytam w sumie prasę. Interesuję się czym i co, jak wygląda sytuacja. Właściwie mam jednego klienta, który dzwoni do mnie, gdy tylko czegoś potrzebuje głównie, to zastanawiam się, czy przypadkiem o czegoś oni nie piszą, jakiś ten, żeby mogła na przykład wykorzystać to, że jakiś pozew może wysłać. Staram się dbać o imię, bo aż mam 2 tygodnie, więc czytam naprawdę różne artykuły w internecie, jakieś różne plotkarskie i nawet wypowiedzi na forach, czy nie forach, jakichś grupach, żeby znaleźć jakieś po prostu zajęcie i coś, cokolwiek, czym mogłabym się zająć. Jasne, przydałoby się, żeby zadzwonił. I tak, i nie, bo może to jest mój jedyny klient i fajnie by było coś zrobić, ale nie lubię go. Dlaczego go nie lubisz, Saltberg? Przecież to taki dobry klient. Dobry klient. Tak, to prawda. Jest to dobry klient, ale wolałabym tak naprawdę nie być z nim w tej relacji, jakiej jestem. Wolałabym, żeby to był klient, a nie ktoś, u kogo mam tak naprawdę dług. To nie jest człowiek, u którego chce się mieć dług. Jaki to dług? W sumie moja obecność tutaj. Załatwił mi pracę tu, w moim wymarzonym miejscu. To jest z wielu powodów dla mnie bardzo niekomfortowe. Przede wszystkim sama nie załatwiłam sobie pracy, o której marzę. I jeszcze on mi pomógł. Wiem to, że będę teraz spłacała dług do momentu, aż jemu się znudzi, a pewnie mu się nie znudzi. Albo po prostu, nie wiem, coś mu się stanie. I przestanie być moim klientem. I wtedy mój dług minie. I nie będzie mógł zabrać tego, co mi dał. No to w takim razie oby nie zadzwonił. Oby, trzymam kciuki. Dobrze. Wróćmy w takim razie do czasu rzeczywistego. Do nocy, która jest długa dla wszystkich.
Czy będzie długa też dla Hakona? Który wrócił właśnie do domu? Wszystko zależy od tego, czy spotkam Aslaug, czy nie. W tej godzinie zapewne jest w łóżku. Czasami przejawia taką rodzinną troskę, kiedy późno nie wracam. Czasami. Ja myślę, że po tym, jak przejdę ten długi dosyć podjazd, tam jest idealnie wyglądający, równiusieńki, zielony trawnik. Dużo mnie kosztowała ta firma, która go tutaj kładła. Ale jestem w miarę zadowolony. Co prawda były jakieś problemy z płatnościami, ale to była robota dla Solberg, więc... Dom, który jest na skraju lasu, daleko od miasta, znaczy daleko, z jednej strony daleko, z jednej strony blisko, bo... No widzisz skocznie, bo jest tak, element, który tutaj wystaje. To jest drzewa. Blisko Oslo, ale jest to jednak trochę odosobnione. Holmenkollen to jest dosyć ciekawe miejsce, żeby tam zamieszkać. Piękny widok przede wszystkim. I taka złożona z kilku geometrycznych brył duża willa, szklana, szklano-drewniana. Teraz przechodzi po betonowym, specjalnie zaprojektowanym podejściu, bo nie lubi przechodzić przez drzwi wewnętrzne od razu do domu. Woli wchodzić przez drzwi wejściowe, przez chwilę jeszcze pobyć na dworze, powciągać tego nocnego, zimnego powietrza. Wchodzi przez tarasowe okno. Rzuca płaszcz. W jednym z luster dostrzega, że wciąż ma plamę na policzku. Nie dostrzeżesz też, że twoja koszula jest zakrwawiona. Ciągle czujesz tą piekącą ranę na plecach. Z jednego z pokojów na górze słyszysz muzykę, więc pewnie twój syn jeszcze nie śpi. Nigdzie nie widać Aslaug. Zdejmuję koszulę. Zostawiam ją na podłodze. Czy patrzysz na siebie? Ktoś tutaj przychodzi sprzątać, więc pewnie się tym zajmie. Nie wiem. To Aslaug o to dba. Pewnie ktoś się tym zajmie. I idę taki półnagi do pokoju Felnira. Do pokoju mojego syna. Bo to rozumiem, od niego słychać muzykę. Tak. Znowu bawię się zegarkiem. Zdajesz sobie sprawę, że widać, widzisz nawet w dół patrząc, masz już taki lekki siniak ci się robi od tego pasa. Bezpieczeństwo. Mój kontakt z Felnirem musi być odpowiedni. Tak, żeby nie zaburzyć tego, co on ma osiągnąć. Uchylam drzwi i staję w cieniu korytarza, tak żeby nie było widać tego, jak wyglądam. Mhm. Czekam jakieś 24 sekundy, czy zorientuję się, że drzwi są otwarte, a ja w nich stoję, czy muzyka jest zbyt głośna. Kiedy otwierasz drzwi, myślę, że to pomieszczenie nawet mogło być specjalnie wygłuszone na jego życzenie, ale nie na tyle, żeby... Prawdopodobnie tak. ...nie było słychać, a przynajmniej ty ją słyszysz. Więc kiedy otwierasz te drzwi, to odgłos tej muzyki aż w ciebie uderza, bo rzeczywiście to wygłuszenie spełnia, na tyle spełnia swoje zadanie, że on może sobie pozwolić na bardzo głośne słuchanie muzyki nawet w godzinach wieczornych i nie wpływa to na resztę domowników, bo słychać to jako po prostu puszczoną muzykę. Więc on prawdopodobnie nie zareaguje na to w pierwszej chwili. Dlatego czekam. Daję mu szansę.
Wiesz co, on ma na sobie same bokserki. Widzisz jego dosyć chude ciało. On jest nastolatkiem, ale mimo tego, że na pewno namawiasz go do uprawiania jakichś sportów, to albo to nie przynosi wystarczających rezultatów, albo po prostu taki już jest. I on wygląda, jakby poruszał się w rytm jakiegoś tylko jemu znanej choreografii, jakiegoś tańca, ma zamknięte oczy, jest całkowicie zatopiony w tej muzyce. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś syna w takiej fazie. Nie. Jestem na ciebie nowość w tym razie. Łączy bardzo specjalna relacja. Bliska i jak na standardy Hakona, nawet można byłoby powiedzieć, że dość ciepła, bo on traktuje Felnira jako swoją kopię. Jako taki społeczny eksperyment, z którym można spróbować osiągnąć coś, czego ja nie byłem w stanie osiągnąć, kiedy byłem w jego wieku. Bo nie miałem takiego zaplecza. Nie miałem takich zasobów. I ojca, który by mnie w tym wspierał. Bo tak Hakon o tym myśli. Jako wsparciu. To, że dużo od niego wymagam? Od wszystkich dużo wymagam. Ale nie widziałem go jeszcze takiego. Tylko to, że nie widziałem, to nie jest dla mnie przyjemny widok. To nie jest widok, który sprawia, że ja się cieszę, że mój syn ma jakieś hobby, pasje, że się w czymś zatracił, że dał się pochłonąć muzyce. To trafia do szufladki nie wiedziałem. A ja nie lubię nie wiedzieć, bo brak wiedzy to brak kontroli. Co robisz, kiedy mijają 24 sekundy? Wchodzę do środka. I może coś go tknęło? Może jakiś cień, może zapach twoich perfum, ale coś sprawiło, że otworzył oczy właśnie. I patrzy na ciebie i on jest przerażony. I bardzo dobrze. Chociaż tak naprawdę on wie, że jego ojciec wyraża złość w jeden bardzo konkretny sposób. Oczami. I tylko przez oczy można dostrzec, co się tak naprawdę kryje teraz w głowie Hakona. A on jest niezadowolony. Przed Felnirem tego nie ukrywa. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że nie chce. Strach to też narzędzie. I czekam. Staję dwa kroki w środku i badam jego reakcję. Czy zwrócił uwagę na to, jak wyglądam? Czy zauważy siniak? Czy zobaczy krew na policzku? Czy skomentuje? Bo wzrok jest taki, że nie powinien był tego robić. Powinien bardzo szybko wyjaśnić mi, co się tutaj dzieje, a potem wrócić do tego, do czego mógłby o tej godzinie. Bo ja nie każę mu chodzić wcześniej spać. Nie musi. On opuszcza te ręce, które miał przed chwilą wyciągnięte w jakiejś bardzo dziwnej pozie, odpuszczają wzdłuż ciała. Przez chwilę na ciebie patrzę, ale bardzo szybko spuszcza wzrok. Widzisz, że się zaczerwienił, a po nim zawsze to widać bardzo mocno. Szybko sięga po koszulkę, która gdzieś tam leżała rzucona. Zostaw. Na podłodze. Teraz zastyga w tej pozycji, takiej lekko przykucniętej, pochylonej, z ręką zaciśniętą na koszulce. Nie musisz się wstydzić własnego ojca, Fel. Podnosi się, zostawia tą koszulkę na podłodze, ale widzisz, że dalej ma wzrok spuszczony, więc jeżeli cokolwiek zauważył, to nie jest w tym momencie jego największy problem. W sensie w twoim wyglądzie, jeżeli cokolwiek zauważył. Robię krok, a potem drugi. On zostaje na miejscu. Kładę mu rękę na ramieniu. Takim pewnym ojcowskim chwytem za obojczyk. Kciuk umieszczam w zagłębieniu tutaj pod obojczykiem, ale to nie jest
nieprzyjemny dotyk. To jest taki dotyk, jakbym go złapał za kark, próbując mu teraz powiedzieć najważniejszą rzecz w jego życiu. Felnir, jest późno, a ty masz jutro kolejne zaliczenie, prawda? Tak. Przepraszam, to ci pomaga, to co teraz robiłeś? On się chwilę zastanawia. No, waży to słowo, waży to, co ci powiedzieć. A ja patrzę na niego i czytam, czy będzie mnie chciał okłamać, czy nie. Rzućmy sobie. Rozezna intencja. A, utrudnienie. Mhm. Dwa razy 12, dwa razy sukces z komplikacją. W porządku. Więc widzisz, że kiwnął głową i zauważasz to, że on cię na pewno nie okłamuje teraz. Ale zauważasz w nim jeszcze jakąś emocję, którą próbuje zakryć przy okazji. Czyli jakby tak to go uspokaja, on ci to mówi, on cię nie próbuje oszukać. Widocznie wie, że nie warto. Ale jest w tym jeszcze jakieś niedomówienie. Jest coś, co nie był do końca szczery z tobą. Więc ja dalej gram w tę grę, którą już zacząłem. To nie jest tak, że ja jestem dla niego zimny. My miewamy takie momenty, które można byłoby uznać za jakieś momenty ojcowskiej, okazywania ojcowskiej miłości wobec syna. Bo Hakon doskonale sobie zdaje sprawę, że dziecko tego potrzebuje. Więc ciągniemy grę dalej. Zaciskam lekko ten uchwyt na karku. Ten kciuk wpija się trochę w jego obojczyk. Synu, nic się nie stało. Możesz mi powiedzieć. Wszystko jest w porządku. Myślę, że Felnir wie, że w słowniku jego ojca możesz znaczy musisz. Jasne. Wszystko jest w porządku. Tak, to mi pomaga. Jeżeli to przeszkadza, to nie będę tak głośno. Pomyślałeś o matce. Przepraszam. Nie przepraszaj za swoje decyzje, Felnir. Musisz być pewien, kiedy je podejmujesz. Bo jak nie będziesz pewien swoich decyzji, to ludzie nigdy nie będą traktować cię poważnie. Podjąłeś taką decyzję, więc teraz ją obroń. Dlaczego to zrobiłeś? O, ja tak zawsze. To dlaczego zrobiłeś to za pierwszym razem? Czuję się lepiej wtedy. Czy myślisz, że kogokolwiek na świecie obchodzi to, czy czujesz się lepiej, czy gorzej? Znowu spuszcza wzrok, który przez chwilę na ciebie podniósł. Nie wiem. Mnie obchodzi. Chciałbym, żebyś czuł się lepiej. Znowu podnosi na ciebie wzrok takim spojrzeniem, którego ty jeszcze chyba nie widziałeś u niego? Zaskoczenie. Jak będziesz czuł się lepiej, to będziesz osiągał lepsze wyniki. Więc to dobrze, że to robisz. Dziękuję. Obroń swoją decyzję. Nawet przede mną. Kiedyś będziesz musiał. Ale jeśli jeszcze raz wrócę do domu i przez wygłuszone drzwi usłyszę zbyt głośną muzykę, albo zobaczę, że twoja matka jest niewyspana, to ja też będę bronił swojej decyzji. Rozumiesz? Rozumiem. I to już powiedział bardziej pewnie siebie. To jest cecha, którą... Przebłysk cechy, którą próbujesz w nim, u niego wpoić. Wszystko rozstrzygnie się jutro. Wiesz jak. I wiesz dlaczego. Nie zawiedź mnie, synu. Kiwa głową i czeka, czy cokolwiek jeszcze powiesz. Odwracam się
i idę w stronę drzwi. I teraz widać to, co mam na plecach. Tak. Nie wiem, na ile Felnir jest dobry z nordyckiej mitologii. Być może jest, być może nie jest. Nie wiem też, na ile Olivia ma dobre zdolności, żeby na tyle plastycznie oddać to, co chciała, żeby dało się to rozpoznać od razu, ani w jakim stanie są te rany, więc może wcale nie jest to takie wyraźne i dopiero wyraźne się zrobi. Niemniej to było bardzo słuszne stwierdzenie, które Olivia wypowiedziała tego wieczoru po drugim końcu miasta. Ten wąż to jest symbol Hakona. Pożerający świat i własny ogon Jormungandr. Koniec, który jest początkiem. Proces... I początek, który jest końcem. I proces wiecznego powtarzania. Czy to zapewni ci wieczne istnienie, Hakon? Doskonałość. Doskonałość. Wierzysz w to? Zatrzymuję się w progu. Nikt mnie nigdy nie zawiódł, synu. I ty też tego nie zrobisz. Ale nie odwracam się. Nie słychać, żebym się uśmiechał. Ten głos jest po prostu stwierdzeniem faktu. A potem idę do sypialni. I słyszysz, jak ścisza muzykę. Nie wyłączę jej, ale już cisza. Na tyle, że jak zamkniesz drzwi, to nie będzie jej słychać. Kolejny newralgiczny moment tego wieczora to moment, kiedy wejdę do sypialni, zdejmę spodnie, poprawię im kant, odłożę je na wieszak w ogromnej garderobie pośród dziesiątek takich samych spodni. A potem zbliżę się do wielkiego małżeńskiego łoża z satynową pościelą, srebrną. Ona bardzo lubi ten kolor. No tak. Więc teraz pościel musi być ciemnoszara, bo skoro ona go lubi, to znaczy, że nie będzie takiej pościeli. Kazałem ją rano zmienić, jak wychodziłem. I patrzę, jaka jest. Ciemnoszara. Ciemnoszara, a w łóżku leży Aslaug. Leży na boku, odwrócona na swojej połowie, oczywiście. Po twojej stronie jest włączona lampka nocna. Tak jak sobie życzyłeś, jak sobie zawsze życzysz. Także jak wrócisz do domu, żebyś zawsze mógł się swobodnie położyć. Wygląda, jakby spała. To mnie akurat niespecjalnie interesuje. Staję po jej stronie łóżka i powolnym, takim dosyć zdecydowanym ruchem zaczynam zdejmować bieliznę. Ona drgnęła, mimo że udała przed chwilą, że śpi. Mimowolnie trwa, nie jest w stanie nad tym zapanować. Doskonale wie, że się ciebie boi. Widzisz to w jej oczach na co dzień. Chyba, że chcesz na mnie patrzeć. I uśmiecham się. Tym uśmiechem, który jest tylko tutaj. On ma zmarszczki wokół ust, ale nie ma zmarszczek wokół oczu. Bo on nie uśmiecha się oczami. Bo jego tak naprawdę niewiele cieszy. Chcesz patrzeć? Mogę ci pozwolić. Mam dzisiaj dobry nastrój. Pozwolić ci? Widzisz, że ona ma zamknięte oczy i kręci głową. Cieszę się, że się nie zapominasz, Aslaug. Nawet kiedy cię sprawdzam. A potem łapię ją za włosy. Niezależnie od tego, czy chce się odwrócić, czy nie. Odwracam ją tak, jak ma ochotę, Przekładam ją przez to łóżko. Tak jak ją położę, to ona nawet nie zajmie połowy. Przyciskam i zaczynam zdejmować jej bieliznę. Nie robię tego delikatnie. Bo mi się nie chce. Nie po to tu przyszedłem. I
To jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie zrobili przerwę. Dobrze. To. Więc wracamy nie wcześniej niż w pół do. Nie, a co zawsze źle powiem. Najwcześniej w pół do. Tak? Najpóźniej w pół do. Nie wiem. Najwcześniej za 10 minut, czyli tak. Niecałe. Słuchajcie, wrócimy. 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 Macie spokojnie 10 minut na ogarnięcie się. I my też. 3, 2, 1. Widzimy się za chwilę. I jesteśmy. No i wróciliśmy po przerwie. Chyba trochę dłużej nam zeszło, ale musieliśmy trochę odreagować. Kto musiał, to musiał, ale tak. Tak. Więc wracamy. Aslaug na pewno. No, Aslaug na pewno. I wrócimy w to samym miejscu, gdzie skończyliśmy przed przerwą, ale kilka godzin później. Jest rano. I Hakon, obudziłeś się? Na którą chcesz wybrać się do pracy? Co robisz jeszcze wcześniej w domu? Ja się bardzo wcześnie budzę. Ja mam trochę problemów ze snem. Więc zwykle rano idę pobiegać. Tą drogą, którą jeżdżę przez las. I tak zrobię. Przebiegnę się i poszukam tego miejsca przy okazji. Dobra. Okej, okay. W takim razie widzimy cię w pewnie jakimś bardziej joggerowym ubraniu. No ja myślę, że on po prostu ma koszulkę z wełny merino, taką termoaktywną. I jakiś dres. Mhm. Mamy czy ten dres jest warty porządny garnitur? Pewnie tak. Pewnie tak. Mamy maj, ale no, jest dosyć chłodno, zwłaszcza tutaj na Holmen Colen jest zawsze z rana, jest mgła, zawsze jest zimno. Zawsze jest trochę chłodniej niż Oslo. Ja to akurat lubię. Tak, zimno pozwala kontrolować ciało. Wybiegasz z podjazdu i biegniesz w dół, tam w stronę, na tą swoją ścieżkę leśną, którą zawsze masz taką swoją trasę. I zawsze na nią wbiegasz, co rano. Nieważne jaka jest pogoda, nieważne jaki jest dzień. To jest twój rytuał. I już z daleka, pierwsze co widzisz, to światło migające na czerwono i niebiesko światła policyjnych samochodów. Biegnę tam. Biegniesz w stronę tego miejsca, gdzie widzisz samochody. No i bardzo szybko łączysz, że jest to dokładnie to miejsce, w którym wczoraj zniknął mężczyzna. Wiem, dlatego tam biegnę. I udaję ciekawskiego gamonia. Mhm. To też potrafię. Oczywiście. Bocze jest otoczone taśmami. Z napisem policja. Biało-niebieska taśma. I na pierwszy rzut oka nie widać, żeby tam cokolwiek było. Jeden z techników za pomocą wózeczka sprawdza ślad na drodze. Od razu widzisz, że jest to ślad, który rzeczywiście powstał podczas hamowania. Pamiętasz dokładnie, jak ten samochód lekko odbił w lewo i tam widać ten ślad po oponie. Zwracają na ciebie uwagę. Zresztą jeden z policjantów bardzo ci się przygląda. Kiedy przebiegasz... Ale ja się zatrzymuję tam. No to tym ja bym chciał się z troską zainteresować. Dzień dobry. Przepraszam, ja... Dzień dobry. Mieszkam tutaj niedaleko
Za jakieś pół godziny, może 40 minut mój syn będzie miał swój poranny bieg i może nie powinien. Coś się stało? No dobry pomysł, może nie powinien. Mówi pan, że tu mieszka? Na końcu drogi. Imię, nazwisko? Hakon Arignegard. Wiesz, on staromodnie wyciąga notesik. Rzeczywiście sobie tam coś notuje. Prawdopodobnie nazwisko, które mu podałeś. I mieszka pan... I zawiesza głos, czekając, aż podasz mu adres. Zakładam, że to robisz. Notuję również dokładny adres twojego zamieszkania. No, też sobie na pewno połączyłbyś w głowie, że to jest ta willa tutaj na końcu. Czy widział pan coś wczoraj podejrzanego? Podejrzanego? Nie, ale wracałem dosyć późno i rzadko mijam tutaj samochody. A mijałem wczoraj jeden samochód. Więc czy to podejrzane? Nie, no chyba nie, ale... Jak wyglądał ten samochód? Jeżeli pan mógł powiedzieć coś więcej? Wie pan co? Na pewno Mitsubishi. Zwracam uwagę na reflektory, więc to raczej mała szansa, żebym się pomylił. I chyba zielone, ale było ciemno, więc nie jestem pewien. No ja też nie jechałem najwolniej, więc minąłem się dosyć szybko. Zielone? Kierowcy pan nie widział przypadkiem? Widziałem. Ale nie znam. Młodszy mężczyzna. Ciemne włosy. To tyle, co zdążyłem zauważyć. Przypomina ci jeszcze, że miał czapkę z daszkiem czerwoną. Nie dodajesz. Logo, ale tego już nie pamiętasz. Nie dodajesz. Nie podajesz. W porządku, a pan domownicy, o której wracali? A nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze na ten temat. Syn do późna był w domu, więc wątpię, żeby wychodził, ale mogę zapytać, jeśli jest taka potrzeba. Pojawi mi się u państwa. I tak mieliśmy właśnie rozmawiać z sąsiadami, więc... No, a to za się wielu pan... nie będą mieli panowie do rozmowy. On się do ciebie tak dosyć przyjaźni, uśmiecha tak uprzejmie. Ja jakby wiesz, ja gram w tę stronę zatroskanego rodzica. Że mój syn... Bo widzi pan... Czy moglibyśmy się tak umówić, że ja porozmawiam z synem i przekażę żonie cokolwiek? A wolałbym, że... No nie chcę powiedzieć, że dzieciak jest wrażliwy, ale wie pan, no burza hormonalna, taki wiek, że może nie potrzeba mu dodatkowych wrażeń, on ma dzisiaj ważny egzamin. Rozumiem, ale musimy wykonać swoją pracę. To tylko kilka pytań. No ale pańska praca, zakładam, nie dotyczy rozmowy z moim synem. Dopóki nie będą państwo mieli jakiegoś rodzaju podejrzeń, a jeśli matka, syna albo ja potwierdzimy, że takich podejrzeń być nie ma do nich podstaw, możemy nie dręczyć dzieciaka, jeśli nie będziecie pewni, że jest taka potrzeba? Będę wdzięczny. Ja chętnie z wami pogadam. Nie, jakby, ale będziecie musieli mnie złapać raczej w biurze. W domu to bywam rzadko. Gdzie pan pracuje? Jormun Solutions. W Barcode. No, sobie to notuję. Dobrze, odezwiemy się do pana. Ja ci nie powiedział, co się zdarzyło. Właśnie wiem. Właśnie to są właśnie słowa, które miały opuścić moje usta. W zasadzie nie powiedział pan, co się stało. Ktoś został potrącony. Rozumiem. No tak. Dlatego każda informacja jest cenna. Zwłaszcza, że tak się rozgląda, tak wiesz, patrzy w stronę twojego domu, w stronę, wiesz, no tego, że tu faktycznie sam powiedziałeś, że tu nikt nie jeździ. Zwłaszcza, że to takie miejsce. No tak. To prawda. Gdybym mógł jakoś pomóc, to... Dziękuję, będę wdzięczny za każdą informację. A potem zawracam.
I nie widziałeś ciała. Jeżeli było, to już zostało zabrane. Oni po prostu już kończyli procedurę na miejscu. Jak wracasz, to tam jeszcze ci błysnie gdzieś flash z tyłu. Gdzie ostatnie zdjęcia miejsca zbrodni robią. Ze zdarzenia. Wracasz do domu i co? Czy nie wracasz do domu? Wracam. Oczywiście, że wracam. Wracam. Myślę, że następny moment, w którym zobaczymy Hakona, to jest łazienka. Tak. Wyłożona czarnym kamieniem. Lustro. On poprawia kołnierz koszuli. Jedną ręką przy uchu trzyma telefon i dzwoni do Solberg. Być może już się nawet zdążyli przywitać. Dobrze. W takim razie odegrajmy tę scenę. Tylko chciałem zapytać, o której godzinie to mniej więcej jest? Prawdopodobnie w okolicach 6.40. Pewnie 6.42. 6.42. To byłoby w stylu Hakona. Słucham. Cieszę się. Chciałbym, żebyś załatwiła tranzyt mojego samochodu do Stanów Zjednoczonych. Tego sprzedać. Rozumiem, że jak najszybciej. Nie, ten tranzyt wydarzył się przedwczoraj. Czyli jeszcze szybciej niż myślałam. Tak. Widzisz, jaka ty jesteś domyślna. Piękna Kari. Solberg, ten tranzyt wydarzył się przedwczoraj, a nowy samochód umowę ma mieć na tydzień temu. Jaki? Nowsza wersja tego, który już mam. Jestem przyzwyczajony. Nazwij mnie sentymentalnym. Na pewno. Gdzie podstawić? A gdzie najczęściej korzysta się z samochodu, Solberg? Obudziłaś się dopiero? Nie dopiero, ale niedawno. Musisz wcześniej wstawać. Praca na ciebie nie zaczeka. Do domu. Czyli zakładałam akurat biuro u pana. Nie. Biuro nie. Dobrze. Jeszcze jedno. Nic wczoraj nie znalazłem, ale dziś ktoś coś znalazł. Co takiego? Człowieka? Nie wiem. Szukają. Rozumiem. Rozmawiał pan z nim? Ten problem nie jest mój. Od wczoraj. Od 2.13. On już nie jest mój. Ale tak mi się wydaje, że nie musi być też twój. Może to jest dobry moment, żeby się nie wychylać, Solberg. Skąd pan wie, że szukają? Bo biegam. Wiem. Nieraz pan o tym wspomniał. Stąd wiem. To jest typowa odpowiedź Hakona. Pytasz i dostajesz fakt, który jest odpowiedzią, i nic więcej, bo dla niego temat jest wyczerpany. Rozmawiał pan z nimi? Tak. Jakieś konkrety pan powiedział, o których powinnam wiedzieć, żebym ewentualnie mogła się do tego jakieś odnieść? Zaczekaj chwilę. Skończyłaś? Zaczekam, aż Aslaug wyjdzie z łazienki. Ona tego nie lubi i zawsze ma taką minę, ale ja wtedy staram się na nią nie patrzeć, bo to mnie denerwuje. Dopiero jak ona wyjdzie, ja zaczekam, aż zamknie drzwi, spojrzę jeszcze raz w lustro. Jeszcze w zamkniętych drzwiach zobaczysz przechodzącego Fenrira, który idzie pobiegać.
Aslaug. Się jeszcze odwraca. Otwiera drzwi z powrotem. Felnir dzisiaj nie idzie pobiegać. Zje za śniadanie. Rozumiem. Zamknij drzwi. Bez słowa je zamyka. Jesteś tam, Solberg? No tak. Długo będę jeszcze czekał? Czekałam na odpowiedź. Żartowałem. Solberg, tak. Powiedziałem, że widziałem samochód Mitsubishi zielone, w nim mężczyzna, młody, ciemne włosy. Więcej nie widziałem, bo jechałem szybko i tylko się minęliśmy. Prawda jest taka, że on się zatrzymał, bo widział, że wysiadłem z samochodu, moje auto stało na poboczu. Ślady opon powinny do niego pasować. Powiedziałem mu, że wydawało mi się, że coś wybiegło z lasu, ale nic nie widział na poboczu, bo zdążyłem iknąć to, co mógłby zobaczyć, więc machnąłem mu tylko, podziękowałem za troskę i odjechał. Numer rejestracyjny to i podaję. No dobrze. Czy jest w stanie rozpoznać, albo czy był pan w stanie rozpoznać pana? Jakkolwiek, tak, nie wiem. I samochód też. Dobrze. Dlatego ten samochód, który kupiłem tydzień temu, musi być taki sam jak ten. Tylko w nowszej wersji. I... Oczywiście. Nie będziemy brać gorszej. Jeszcze jakieś... Mi powiedz, czy to wszystko. Za co ja ci płacę? Chciałam zapytać, czy ma pan jeszcze jakieś życzenia? Życzeń mam dużo, Solberg, ale dobrze wiesz, że nie mamy na to na razie oka. Do tego kiedyś jeszcze przejdziemy, natomiast jeśli chodzi o kwestie pytań, to ja nie płacę ci za pytania, ja płacę ci za odpowiedzi. To w takim razie potrzebuję czasu na odpowiedzi. Życzę miłego dnia, będę się kontaktować. Byłbym milszy, gdybyśmy mieli okazję się zobaczyć na lunchu. Co ty na to? Postaram się już mieć niektóre odpowiedzi do tego momentu. Może nowy samochód. Barko 1414. W knajpie u mnie pod... Tak, wiem. No, wspaniale. Rozłączam się. Nie żegnam się z nią, bo i tak będziemy się... Ja kończę kawę i zabieram się za szukanie mężczyzny z zielonego Mitsubishi. I ogarnianie w momencie, gdy będę do niego jakby jechała, dwóch samochodów, sprzedaży i kupna samochodu. I tranzytu międzynarodowego. Tak. A ja wysyłam wiadomość do Oliwii. Co treści? Bardzo prostej. Widzimy się wieczorem. Godzina. Znak zapytania. To wiesz, to nie jest pytanie, czy się widzimy. To jest stwierdzenie, że się widzimy i pytanie o godzinę. Mhm, rozumiem wszystko. Myślę, że Oliwia też rozumie, ale do jej odpowiedzi przejdziemy już za chwilkę, więc nie dostaniesz tej odpowiedzi jeszcze tak bardzo szybko. Tylko powiedz mi jeszcze, czy schodzisz teraz na śniadanie z synem i żoną? Tak, i idę zjeść z Felnirem. Tylko z Felnirem? Tak. Okej. Okay. Powiedziałem, syn zje ze mną śniadanie. Nie powiedziałem, że będziemy jedne. Szkoda rozbijać jego uwagi, bo między dwójkę rodziców z matką jeszcze zdąży porozmawiać. A my porozmawiamy o muzyce. I zapytam go, dlaczego wczoraj wybrał akurat Jeana Michela Jarre. Twoje plany w twojej głowie na razie, ale kiedy schodzisz na dół po schodach, to widzisz, że przy stole siedzi nie tylko Fenrir, ale też twoja żona. Co nie powinno się wydarzyć. Bo przecież ona wie. Mhm. A po drugie, siedzi ten policjant, z którym rozmawiałeś. Mimo, że się mówiliście, że będzie trochę inaczej. Mhm. Ale on tam siedzi. Właśnie się rozłożył przy stole. Twoim stole. I proszę, z tym się zostawimy. Opuścić tą posiadłość. I z tym się zostawimy. Oliwia. Dzwonek do drzwi. Długi, przeciągły. Chyba ktoś już nie po raz pierwszy dzwoni. Pukanie. Znowu dzwonek. Budzę się. Świat wydaje się taki inny, kiedy się obudzisz. To aż to jest godzina. No dobra, nieważne. Wstaję. Powoli przeciągam się, rozprostowując mięśnie i strasznie irytujemy ten dzwonek, ale wracam do bycia sobą. Jedyne, co wytrąca mnie na pół kroku z równowagi, to fakt, że no tak, dywan wciąż jest nieposprzątany, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Ale dywan wciąż jest zakrwawiony. Mhm.
I czuję, jak z kolejnym krokiem moje serce po prostu przyspiesza, dopóki nie przejdę tej plamy krwi, zupełnie jakby to wywoływało jedno konkretne uczucie. Po czym wychodzę, idę w stronę drzwi i zerkam przez Judasza. Ale jeszcze się upewnię, że to uczucie, które wywołuje w tobie plama krwi na dywanie, to uczucie stresu z tego powodu, że tam jest ta krew, czy może zupełnie czego innego? Nie. To jest jak takie odbicie wczorajszego wspomnienia. To jest jak najlepszy moment z imprezy. To jest jak to ten moment, kiedy wspominasz bardzo ważne wspomnienie, które wywoływało u ciebie dużo emocji w momencie, kiedy słyszysz dokładnie tą samą piosenkę, która leciała wtedy. To jest takie echo bijącego serca dokładnie w ten sam rytm, co poruszających się ciał, co napinających się mięśni. To jest to jedno echo, które przechodzi przez dwa kroki plam krwi. A potem cichnie, ponieważ pewien trigger, który je zbudował, zostaje opuszczony. A ja muszę sprawdzić. Ja muszę wrócić do rzeczywistości. Zostaje tylko ostatnie wspomnienie tego dreszczu, który przed chwilą poczułaś. Kiedy patrzysz przez Judasza, widzisz, że przed swoimi drzwiami twojego domu stoi dwóch konstabli lokalnej policji. Są w pełnym umundurowaniu, mają na głowach czapki z daszkiem, z logo, poważne miny. Mhm. W porządku. Bierasz? Cieszy mnie, że właściwie nie miałam jeszcze czasu się przebrać, więc jestem tylko w tym czarnym szlafroku. No i uchylam te drzwi na tyle, by oprzeć się o nie po prostu ramieniem, dając jasno do zrozumienia, że jestem w pół negliżu, żeby jakby nie żądali ode mnie otwierania drzwi bardziej. Wyglądam na zaspaną. Spoglądam na nich tym półprzytomnym wzrokiem naiwnej dziewczyny, która no cóż, w tych godzinach jeszcze śpi. Jeden patrzy na ciebie wprost, ci na twarz patrzy i widać, że to on będzie mówił. Od razu to widzisz. A ten drugi, trochę niższy, patrzy ci przez prawe ramię, tak jakby unikał twojego wzroku. Mhm. Tak jakby chciał, żeby to kolega mówił, bo mówili się na to. Zobaczy ścianę pewnie. A może wstępował się... Słucham? Pewnie zobaczy ścianę, bo przez to, że jestem przychylona do ściany, to być może szafę w przedpokoju, coś tego typu. Jasne. Mhm. Może skrępował się twoim strojem, nie wiesz? Dzień dobry. Pani Olivia Osborne? Tak. Coś się stało? Czy możemy wejść? Chodzi o pani ojca. Nie widuję ojca od wielu, wielu lat. Nie wiem, gdzie jest. Rozumiem, ale chcielibyśmy o nim porozmawiać. Ja sugestywnie spoglądam do środka, ale to jest takim wzrokiem w stylu tam leży nagi mężczyzna. Więc pozwolicie państwo, że może ja do państwa jednak wyjdę. I bez skrępowania otwieram trochę szerzej te drzwi, żeby za nie wyjść i zamykam je za sobą, zostając w tym szlafkoczku do płuda, ledwie przykrywającym to, co należy. A więc, czy to coś tak pilnego, czy mogłabym skoczyć się przebrać? Widzę, że ten mężczyzna, ten, który z tobą rozmawiał, to jak wcześniej był taki pewny siebie, tak teraz jest całkiem wybity z rytmu, on nie wie, co ma powiedzieć. Bo widać, że miał już przygotowane, co powie, ale jak to powie w środku, kompletnie nie spodziewał się takiej sceny zastać, więc... Ja spoglądam na niego takimi sagnimi oczami na zasadzie, jakby stało się coś najgorszego na świecie. Nie przyszła do mnie policja, w ogóle nie zwracam uwagi na to, jak jestem ubrana. Tak. Możemy poczekać, oczywiście. W porządku, w takim razie czapkę. Proszę dać mi 2 minutki. No i ja faktycznie chowam się do środka, zostawiając ich w tym wybiciu i wiem, że dzięki temu zyskałam parę cennych minut. Co robisz? Przebiorę się, faktycznie. Na szybko przemyślę, gdzie ja chcę z nimi przeprowadzić tą rozmowę, ponieważ nie chcę ich zapraszać do środka. Z konkretnego powodu. Mhm. Myślałam się nawet takiego. No ale tak, przebieram się i myślę, że przed drzwiami będzie wciąż wystarczająco. Wychodzę. W takim razie zamykam za sobą ponownie drzwi, ale już w przyzwoitym stroju. A więc, tak jak wspomniałam, nie widuję ojca od lat. Czy szukacie go państwo?
Cóż. Muszę niestety przekazać pani tą wiadomość. Otóż pani ojciec został znaleziony dzisiaj rano. Został potrącony na drodze i niestety zmarł na miejscu. Współczuję pani straty. Milczę przez chwilę, wpatrując się w jego oczy. Rozumiem. Dzisiaj w nocy. Tak, dzisiaj w nocy. Na razie nie ustaliliśmy konkretnej godziny, kiedy to się stało. I jest jeszcze jedna kwestia. Ale jest pan pewien, że to mój ojciec? Może to ktoś inny, może doszło do pomyłki? Miał przy sobie dokumenty pani ojca. Ale właśnie jest ta kwestia, że nie mogliśmy się niestety skontaktować z byłą żoną pana Olafa. I przykro mi, ale będziemy musieli panią prosić o identyfikację ciała. Rozumiem, naturalnie. To nie będzie łatwe, ale w takim razie ja tylko wezmę płaszcz. No i faktycznie. Oczywiście, możemy nawet udać się od razu na miejsce. Wezmę płaszcz, zamknę za sobą drzwi na klucz i pójdę z nimi. Oni będą czekać na ciebie przy radiowozie. I czy to jest ten moment, kiedy widzisz no zakładam, że bierzesz telefon. Widzisz SMS-a od Hakona? Myślę, że to może być ten moment. Co piszesz? Tam była tylko informacja o spotkaniu i pytanie o godzinę, prawda? Tak, dokładnie. Potwierdzam na zasadzie. Okej, u mnie. Kropka. I wsiadam do radiowozu. A podajesz mu godzinę, czy tak? Nie, godzina została zaproponowana. Nie zasugerowałam żadnej nowej, więc zakładam, że jest ta, która padła. Tam była 19, prawda? 20? To była godzina pytajnik, ale załóżmy, że odpisałeś 19 dla uproszczenia. No to nie, jak to jest Hakon, to będzie pewnie 22 czy tam coś koło tego. Dobrze, realnie. Wyobrażam sobie, że pisałeś 19, ale potem nie, no to Hakon 22. Zmieniłeś, wysłałaś. Dobrze, to w takim razie. Ja bym chciała jedną rzecz dopytać. Tak? Oliwie. Czy to jest normalne, że ty wysyłasz mi taką krótką wiadomość bez żadnych didaskaliów? Ja myślę, że jeżeli jakkolwiek cię to irytuje, to tak. Jakby to jest pełna gra, bo to jest balansowanie po granicach jakby. Jeżeli ty grasz z ludźmi, to Oliwia gra z tobą. Co więcej, tam padło proste stwierdzenie u mnie. To nie było pytanie. Zapamiętam. W porządku. Zatem przenieśmy się od razu do kostnicy, do której cię zebrali. Chyba, że chcesz coś jeszcze po drodze sprawdzić, zrobić, zadeklarować. Jeśli w tej drodze do... To jest jednak kawałeczek. Jeszcze poranny korki i tak dalej. Ja to pytam. Co się stało, gdzie go znaleziono? Takie czyste informacje, żeby mieć jakiś ogląd na tą sytuację. Myślę, że ten drugi z policjantów, ten który przedtem z tobą nie rozmawiał, teraz się troszeczkę bardziej ośmielił, odwraca się i zaczyna ci opowiadać ze szczegółami. Tyle szczegółów, na ile sam zna, tyle na ile może powiedzieć. Znaleziono go na Holmkollen, proszę pani. Który go potrącił. Dostaliśmy zgłoszenie od świadka. W sensie świadka, który widział, jak ktoś go potrącił? On się tak zaczął drapać po głowie, pod czapką. W takim razie kto to był? Świadka
Chyba... W zasadzie to nie wiem, bo... Przepraszam, chyba nie powinienem tego udzielać pani tej informacji. Może lepiej... Kiedy to myślę, że jakby mam prawo wiedzieć, że jeżeli jest wiadomy, kto pozabił mojego ojca, to to jest chyba informacja, którą mogę wiedzieć, prawda? Myślę, że szczegółowe informacje to udzieli pani inspektor Lund albo sierżant Thorsten. Ale bo... ja ich w ogóle nie znam. A pana ale mam tutaj na miejscu. Oni będą tam w kostnicy, bo mieliśmy tylko panią przywieźć na miejsce i poinformować. Ale to była jedna osoba? Tam było więcej osób? Czy to było w środku dnia? Jak to w ogóle się stało? Widzisz lekki uśmiech tego drugiego policjanta, który prowadzi. Mhm. Mówiący ni mniej, ni więcej, młody się wyrwał do gadania. Mhm. I on przejmuje tą rozmowę, gasząc go tak ewidentnie spojrzeniem. Pani Osborne, niech pani pozwoli, że dokończymy tą rozmowę w kostnicy, ponieważ nie jesteśmy niestety wystarczająco poinformowani. Nie chcielibyśmy pani wprowadzić w żaden sposób błąd, podać mylne informacji. Sprawą kieruje dwójka bardzo dobrych inspektorów, inspektor Perlund z okręgowej policji i naprawdę jest to świetny specjalista, więc niech pani się nie martwi. On tą sprawę na pewno bardzo szybko rozwiąże i wszystko się wyjaśni. I jeszcze raz współczuję straty. Dziękuję. I jedziecie chwilę jeszcze, tak już zakładam w ciszy, chyba że się zagadujesz. Nie. Właściwie to jestem zdenerwowana, ale nie do końca rozumiem czym. No bo przecież nie tym, że ojciec umarł. Tym, że mam kontakt z policją? Czy może tym, że będę w kostnicy? Jeszcze tego nie wiem, ale wiem, że coś... Słucham? Może tym, że go zobaczysz po tych latach? Może to to. Może jeszcze nie powiedzieliśmy sobie ostatniego słowa, a on... A może już powiedzieliśmy sobie dawno, dawno temu? Może to ty powiedziałaś to ostatnie słowo wtedy? Pamiętasz, kiedy się pokłóciliście? Pamiętasz to jeszcze? Pamiętam, bo mam stosunkowo mało wspomnień z ojcem, które przebijają się przez ostatnie lata, ale na pewno ostatnie spotkanie z nim pamiętam. Zdecydowanie było bardzo emocjonalne. Było bardzo burzliwe. Takie wywołujące, że krew zaczyna się gotować i jednocześnie marznąć. I właściwie jeszcze długo potem chciałabym go zobaczyć, ale oczywiście nigdy nie wykonał tego kroku wystarczająco, żeby zadbać o to, żeby się spotkać, jakby odpuścił jak tchórz. I w takim razie ja nie drążyłam. Jestem trochę rozczarowana, bo jednak... Czasem oczekujesz czegoś po kimś, że może w którymś momencie postanowi, że jednak warto zakończyć pewne sprawy inaczej, po swojemu. Tak jak to robi Hakon, on zawsze robi po swojemu. Jak tak powinno się robić, nie? Czy, tak, czy właśnie nie tak postępuje mężczyzna w życiu? Że robi to, co chce, bierze to, co chce. Tak być powinno, a nie jakby kuli ogon i ucieka. No chyba, że wszyscy mężczyźni uciekają. I te... A, znowu myślę o Hakonie. Nie wiem. Czy Hakon cię kiedyś zostawi? Na pewno. To nigdy nie jest tak, że jesteśmy z kimś na zawsze, do końca i ostatecznie. Tu nie ma ostatecznie, chociaż w jego przypadku pewien cykl powtarzania może dać jakąś szansę, ale nie o to chodzi. Wydaje mi się, że w którymś momencie dosięgniemy tego, co jest granicą, a ja czuję, że to będą jego granice. Pewien cykl powtarzania. Przynosisz się teraz na chwilę wspomnieniem do tego, co działo się jeszcze parę godzin temu, do skapującej na dywan krwi, do powoli, bardzo powoli powstającego węża, którego tworzysz, którego rzeźbisz w jego skórze. Odrysowuję ten kształt mimowolnie, trochę bezwiednie na szybie, która zdążyła już lekko zaparować. Więc pojawia się ten okręg. Mało szczegółowy, mało dokładny. Tylko mazanie palcem po szybie. Tak. Zdecydowanie tutaj nie mam tyle czasu. Ale dziś do tego wrócę. Zobaczymy.
gdzie uda się zawędrować dzisiaj. Chociaż pierwsze muszę rozwiązać te kilka innych rzeczy po drodze. Czyli wrócić do tego etapu, gdzie sprawy pozostały niedokończone. I być może je zamknąć, a być może wcale nie. Zbieracie do kostnicy. Mhm. Zbieracie do kostnicy. Tak? Mhm. Się nie, nie. I oni z wyraźną ulgą przekazują cię do inspektora. Paralunda. Jest to postawny mężczyzna. A widać, że już tak bliżej niż dalej emerytury. Ma taki lekko zarysowany brzuszek. W ręku trzyma kawę. Też widać, że to nie jest już pierwsza jego kawa. Zmęczony wyraz twarzy. I tuż obok niego stoi jego dokładne przeciwieństwo. Bardzo widać, że bardzo ożywiona kobieta, która prawie się cieszy z tego, co się tutaj dzieje. Tak jakby spełniała się w tej pracy w 100%. Oni cię za chwilę przedstawią, więc dowiesz się, że to Christina Thorsen, sierżant Christina Thorsen. I ona nie jest w stanie tego swojego entuzjazmu ukryć. Mimo, że jest to taka sytuacja, w której absolutnie powinna zachować powagę. Ale ona jest po prostu bardzo podekscytowana tym, co się tutaj dzieje. Oni cię prowadzą do kostnicy. My się zobaczymy, nie? Zanim oni mnie wprowadzą do kostnicy, w sensie oni mnie przejmą. Ja, skoro zwrócę uwagę na to jej entuzjazm, to ja tak naprawdę przed jakimikolwiek powitaniami i tak dalej zwrócę jej uwagę, że widzę, że na szczęście ktoś dzisiaj ma dobry dzień. Ona się poczuła wręcz skarcona tym komentarzem i wyraźnie przygasła. Właśnie przygasła. To jakby się sprawiła, że już nie ma tego dobrego dnia, którego może przed chwilą jeszcze miała. Uśmiecham się do niej przepraszająco na zasadzie, o tak mi przykro, że ja mam zły dzień. I też przebąkuje jakieś wyraźne, jakieś kondolencje, które gdzieś giną w profesjonalizmie jej partnera, który od razu przechodzi do rzeczy, który widzi, że ty nie rozpaczasz, więc może bierze to za dobrą kartę. I prowadząc się tymi korytarzami, prosto, metodycznie opowiada ci o tym, co zastali. Mhm. Więc dowiadujesz się, że twój ojciec został potrącony w nocy na Holmen College, czyli to, co już wiedziałaś, i że został znaleziony przez przejeżdżającego mężczyznę, który zaraportował to policji. I na razie sprawca nie jest znaleziony. Sprawa jest w toku. Mhm. I ty na chwilę obecną musisz potwierdzić, że to jest twój ojciec. To ciało, które mają na stole, to jest twój ojciec. I kiedy on już ma otworzyć drzwi, to on coś mówi. On się nawet nie za bardzo, chyba że się wbiłaś w słowo, ale tak to raczej się nie dał nawet na to momentu, więc wszystko ci ładnie wyłożył. Więc kiedy on otwiera drzwi, to obraca się? Czy jest pani gotowa? Babcie, nie będę. Zatem zapraszam. I otwiera drzwi. Wchodzę. Czuję, jak z przejściem progu moje serce zaczyna kołotać, dudnić, odbijając się takim echem w moich bębenkach usznych tak naprawdę. Więc pierwsze, co słyszysz, to bicie własnego serca. Rzeczywiście. Słyszysz też cichą rozmowę. Gdzieś w kącie tej kostnicy. To jest duże pomieszczenie. Wyłożone białymi płytkami. To jest przygaszone. Może specjalnie, a może po prostu taki tu mają klimat. Widzisz też nad stołem, na którym już z daleka widzisz, że leży ciało mężczyzny. Duże reflektory, które prawdopodobnie pracują, rozświetlając to miejsce podczas kiedy wykonywana jest sekcja zwłok. To pomieszczenie, gdzie jest stół, jest oddzielone drzwiami, szybą od pewnego, nazwijmy to, przedpokojem, miejsca, gdzie są załatwiane wszystkie urzędowe sprawy. Ale możliwe, że te sprawy
mogą poczekać. Może tak wygląda tutaj procedura, że najpierw dokonuje się identyfikacja, dopiero później spokojnie wypełnia się całą papierologię. Inspektor, prowadząc cię, otwiera przed tobą kolejne drzwi. Bada cię wzrokiem. Czujesz to. Słyszysz dalej tylko bicie serca, które przyspiesza coraz bardziej, coraz bardziej. Nie jesteś w stanie nad sobą zapanować. Weź, rzuć na wejście w garść. Oczywiście. Przepraszam, bo moja karta jest jakoś ultra mała. Pamiętaj o utrudnieniu. Poszczególnie nie korzystałeś. A, dobra, już widzę. Gdzie jest wejście w garść? A, już widzę. Dobra, po prostu mi tak przeskrolował, że totalnie nie było tego widać. A, dobra, się obali. Porażka. Dobrze, i to... Dobrze, czyli już nie rzucałem utrudnienia, rozumiem? Nie, rzuciłam dwa razy, po prostu. Ostatecznie porażka. Jest porażka. Dziękuję, Misu. To w takim razie proszę o obniż sobie o 2. Mhm. I myślę, że ta cała sytuacja wpłynęła na ciebie bardziej niż chciałaś. Wchodząc tutaj, myślałaś, że to tylko twój ojciec przecież umarł. Może ta sprawa już jest załatwiona, może to jest w sumie. Przecież ciebie to nie rusza. Ale widząc go po takim czasie, nie byłaś w stanie powstrzymać emocji. Emocje, które uderzyły w ciebie podwójną falą. Więc nim jeszcze zrobisz te parę kroków i podejdziesz do stołu, to rzuć na wyparte wspomnienia. Ojej. Porażka. Patrzysz na 2 bilety do cyrku. Znaczy 8 lat. To twoje urodziny. Ojciec obiecał ci, że dzisiaj na pewno, na 100% wróci. Wróci na czas. Wróci z pracy, bo przyjdzie się do cyrku. Od tygodnia opowiadał ci o tym, jak sam kiedyś był w cyrku, jak dawno temu był w cyrku i jak się cieszy na to po prostu, tak zwyczajnie po ludzku cieszy się na to, że pójdzie ze swoją córką, że spędzicie trochę czasu, bo są twoje urodziny, bo przecież są twoje urodziny. Wzrok twojej mamy i twojej babci, które doskonale wiedziały, jak to się skończy. Ten smutny wzrok w twoją stronę, kiedy widzą, że ty patrzysz na te bilety. Ja... Gdyby chciały cię jakoś zająć, ale... Ja, słuchaj, siedzę już ubrana tak naprawdę od dobrych 2 godzin z włożonymi butami, z kurtką, z założoną czapką, no bo przecież jest chłodno. I siedzę w przedpokoju na takim małym krzesełku zaraz przy drzwiach, żeby od razu widzieć tatę, kiedy wróci do domu, z tymi biletami na kolanach. Nie dam się ruszyć z tego przedpokoju. Ma robi krok w twojej stronie, w twoją stronę. Wyciąga rękę. Kochanie, może pójdziemy gdzieś, wyjdziemy razem. Babcia z nami może pójść. Co twoje urodziny? Tata powiedział, że pójdziemy do cyrku. Cerkasz na te bilety i jest tam godzina 17. Kiedy spojrzysz na zegar, ten zegar z kukułką, który tak się szczycił, który wisi na kluczowym miejscu w domu. Ten zegar, który tak wiele razy patrzył. Znaczy, tak wiele razy, na który tak wiele razy patrzyłaś. Jest 17. Ten pokaz się już zaczął. Ja wiem, ale mimo, że czuję jak... Bo ta nadzieja już nie żyje tak naprawdę, w sensie ona już umarła, to jest czysty upór, bo no okej, moglibyśmy się spóźnić parę minut, ale ja wiem, że to jest daleko, że są korki, że to nie będzie tak działać, ale nawet jeśli minie 17,
17.30, 18, 22. To ja się stamtąd nie ruszę. A ojciec, no to przecież tak nie wróci przed drugą. Więc ja myślę, że zostanę stamtąd zabrana dopiero kiedy padnę z sił i po prostu zasnę na tym zydelku. A moja mama odniesie mnie do łóżka, gdzie ściągnie moje buciki i moją czapkę. Mimo, że jestem już duża, no mam 8 lat, to siedzenie bez przerwy, bez wstania od paru godzin po prostu musiało być bardzo męczące. Szczególnie, że ostatnie 2 dni prawie nie spałam, bo w końcu mi obiecał. W końcu to dzisiaj, bo przecież to jest ostatni dzień i tak jutro tego cyklu już nie będzie. To są wielkie finały. Kiedy twoja mama przenosi cię do łóżka, czujesz jej ramiona, budzasz się gdzieś mimowolnie, uchylasz oczy, jesteś dalej jeszcze w śnie, ale po prostu kontrolnie otwierasz oczy. Słyszysz odgłos otwieranych drzwi i krzyk twojego ojca, krzyk radości. Wiwatu! Udało się! Mamy to! Mamy to! Krzyczy. Wiesz, słyszysz, poznajesz już. Masz już 8 lat, ale ty już wiesz, on jest pijany. Wiem. On zapomniał. Przecież zawsze. Pani Oliwio? Mrugam kilkakrotnie. Tam, gdzie przed chwilą jeszcze czułaś ręce swojej mamy, która cię odnosiła do łóżeczka, teraz czujesz ramię inspektora Lunda. Przecież on zawsze zapomina. Tak? Spoglądam na niego. Czy jest pani gotowa, pani Oliwio? Rozglądam się tak jeszcze trochę w szoku, w którym miejscu właściwie jestem. Czy ja już weszłam do środka? Czy to jeszcze nie? Za tymi drzwiami. I uderza się zapach. Zapach, który nie jest w stanie zakryć żaden odświeżacz, żaden mentol. Zapach ciała ludzkiego. No tak. No tak. Jego ciała tam leży. Na stole. Przykryty białym. Prześcieradłem mniej więcej do połowy piersi. Ja jeszcze przez chwilę wpatruję się w to prześcieradło, zanim przyniosę wzrok na tego mężczyznę i skinę głową. Ale właściwie nie muszę tego widzieć, bo ja czuję, że to on. Widzisz ślad czerwony, ślad X-a, Y-a, przepraszam, który świadczy o tym, że miał wykonaną sekcję zwłok. Takie dosyć duże blizny, w sensie szwy duże takie. To nie musi być już starannie zaszyte, bo jakkolwiek to brutalnie nie zabrzmi, już mu to nie będzie potrzebne, żeby to wyglądało estetycznie. Widzisz, że się trochę zmienił. Jest zapuszczony, ma długie włosy, siwe, gęstą brodę. Faktycznie ty wiesz, że to on, ale możliwe, że jakbyś go minęła gdzieś w tłumie na ulicy Oslo idąc, albo może jadąc po parku na wrotkach, gdyby siedział tam gdzieś na ławeczce, możliwe, że byś go nie poznała. Ale tutaj to po prostu wiesz, że to on, że to twój ojciec. Przyglądam mu się przez dłuższą chwilę, zatrzymując się na tym śledzie X-a. Y-ka, tak. Y-ka, przepraszam. Wpatrując się w miejsce, gdzie skóra się łączy i zostaje przybita przez ciało obce, jakim jest szef. Potem na jego twarz. I kiedy zobaczysz, skupisz wzrok na tym miejscu, przez chwilę masz wrażenie, jakbyś tam powoli widziała taki unoszący się bańkę, różową bańkę. Pękła. Kolejna.
wychodząca z pomiędzy szwów bańka powietrza. Pękło. Wyciągam palce w tą stronę. Palce? Chcesz go dotknąć? Bańki głównie. Złapać kolejną, zanim pęknie. Znaczy, przebić ją po prostu. Pojawia się? Jest tylko chwila. Dotykam. Pękła. Czuję ją? W sensie poczułam fizycznie tą bańkę, kiedy wyciągnęłam do niej palce. Taką wilgoć na palcu? Widzisz, czujesz, że wszyscy tutaj w tym pomieszczeniu są lekko zaniepokojeni tym, co się właśnie dzieje. Mhm. A ty jesteś pewna, że jak tak się chwilę już przypatrujesz, bo patrzysz na te bańki, klatka piersiowa twojego i to się unosi? Upada? Unosi? Takim bardzo, bardzo powolnym, wręcz niezauważalnym rytmie. Nie zważając na tych ludzi, przykładam tak naprawdę policzek czy ucho po prostu do klatki piersiowej, żeby usłyszeć bicie serca. Bo skoro się unosi, to serce musi być, prawda? Słyszysz swoje bicie serca. Ono zwolniło. Po tym, jak galopowało, w którymś momencie zwolniło, ponieważ on nie żyje. Łup, 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 bum. Wypowiadam... Serce. Nie moje. Nie inny rytm. Unoszę się i spoglądam na jego twarz, spodziewając się, że on za chwilę otworzy oczy. Chciałabyś, żeby otworzył oczy? Czułabym się zobowiązana chyba zrobić mu awanturę. Tak? Lekkie drgnienie rzęs? Poruszenie pod powieką? On żyje? Pytam na głos. Wiesz co, kiedy zadajesz to pytanie, orientujesz się, że... Czy oni wyszli, czy zostałaś sama w tej kostnicy? Rozglądam się. I uderza cię też to, jak zimno jest, ale dopiero wtedy, kiedy widzisz obłoczek pary unoszący się z ust. Takie zimne powietrze. Odwracam się w takim razie z powrotem do tego ciała. Nie ciała. Mojego ojca. W końcu to nie jest ciało, skoro on żyje. Żyjesz? Sekunda. Milisekunda, kiedy masz wrażenie, że powieka powoli się unosi. Prawe oko. On charakterystycznie zawsze do ciebie tak mrugał, ściskając jedną powiekę. A się otwiera? Powoli? Pani Oliwio? Wręcz dygam, bo przecież przed sekundą nikogo tu nie było. I rozglądam się. Zdezorientowana. Inspektor jest wyraźnie zaintrygowany, wyraźnie zaniepokojony. Czy potrzebuje pani chwili? Nie, spoglądam z powrotem w stronę ojca. Jego oko jest zamknięte? Tak. Co więcej, masz wrażenie, że ma trochę inny wyraz twarzy niż jeszcze przed chwilą. Wcześniej miałeś takie napięcie na twarzy, teraz jest... Jego rysy są rozluźnione. Tak wygląda trochę inaczej, już go pamiętałaś. No tak, ale to ewidentnie on. I to też mówię na głos, to on. To w takim razie, czy potrzebuje pani się jeszcze pożegnać? Spoglądam z powrotem na niego przez kilka sekund, nie dając mu odpowiedzi. Po czym czuję...
Widzisz jeszcze na jego twarz, tak jak powitał cię z takim profesjonalizmem, z takim, wiesz, naprawdę jestem inspektorem i tak dalej, a teraz taki wręcz ojcowski wyraz zatroskania. To jest coś, co chciałabyś widzieć na twarzy swojego ojca wiele lat temu. To widzisz, to jest autentyczne zatroskanie. Ludzkie zatroskanie. Przyglądam mu się z taką, przez chwilę z taką konsternacją. W moich oczach można wyczytać huragan na zasadzie tak, nie, nie wiem, może, czemu tak patrzysz na mnie? Jakby nie masz prawa na mnie tak patrzeć. W sensie nie odbywa się to nigdy w ten sposób. Po czym spoglądam na ojca i być może to mnie właśnie otrząsnęło, że on tak nigdy na mnie nie spojrzał. I mówię na głos. Nie, pożegnaliśmy się wiele lat temu. Czy muszę coś podpisać? Tak. Zapraszam. I on cię prowadzi tam na zewnątrz. Wychodzę, nie oglądając się już ani razu. Z papierami, które musisz wypełnić i podpisać, cię zostawimy. A przenieśmy się w takim razie do Stolberga. Osoba, która jest bardzo dopracowana tego po rękę. Tak, praktycznie mam trochę za mało rąk, uszu, żebym mogła rozmawiać przez te telefony i sprawdzać te dane, które bym chciała znaleźć. Wiesz co? Poproszę ciebie o rzut na działanie pod presją, bo chciałabym zobaczyć, ile ty w stanie jesteś załatwić w tak krótkim czasie. Mam nadzieję, że dużo. Obiecałaś trochę gruszki na wierzbie, więc zobaczymy. Powiedziałam, że mam nadzieję, że będę miała już sen. Mam nadzieję, nie istnieje w słowniku Hakona. Wiem. Działaj pod presją, po prostu kliknę. Jak jeszcze tego nie wiesz, to się przekonasz. Wiem. Działaj pod presją. Niestety wiem. Czy ty wykorzystasz już swoje utrudnienie? Nie jeszcze. No to zapraszam. To jest mój pierwszy rzut, więc jakby kliknęłam działaj pod presją i mi... W sumie rzucałaś jeszcze wcześniej przed... Aha, tylko wtedy już nie było utrudnień. No. Nic mi nie wyskakuje, jak klikam działaj pod presją. Po prostu klikam to napis działaj pod presją, nie? Tak. A mi nic nie wyskakuje, nawet na... To może odświeżę. Dobra, poczekaj. Odświeżę, no bo widzę, że mi się rol zamulił. Jasne. Czyli jeszcze raz. Ewentualnie okienko z pytania o modyfikatory. To jest jedyne, co mogłoby ci wyskoczyć. No wiem, ale właśnie nie wyskoczyło i musiałam odświeżyć, bo mi się widzę zamulił. I po prostu rzucam dwa razy, tak? Tak, dokładnie. I wybierasz gorszy wynik. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze tak w miarę by było spoko. Tak, oba sukcesy z komplikacjami, więc... W porządku. W takim razie miałaś załatwić kwestię samochodów i miałaś znaleźć mężczyznę od samochodu zielonego Mitsubishi. Tak. Pamiętam. Tak, zielonego Mitsubishi i ja właściwie nie tylko jego chciałam znaleźć tak naprawdę, bo zanim ja do niego pojadę, bo mam zamiar do niego pojechać i na ten, chciałam znaleźć na nim wszystko, co mogę znaleźć. Jakieś brudy, żebym, nie wiem, niezapłacony mandat, niepłacone alimenty, dziewczynę, która go na przykład... którą rzucił i będzie w stanie zeznawać, że tak naprawdę ją molestował, gwałcił albo cokolwiek, żeby móc wykorzystać i go zastraszyć. Jesteś dobra, Solberg. Tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o samochody... No dobra, zróbmy tak. Będzie Udało ci się załatwić i kwestię z samochodami, to było proste. Mm-hmm. No. To nie jest coś, co zajęło być więcej niż... Nawet mogłaś na kogoś zrzucić. To jest proste. To jest proste. Ze znalezieniem informacji o tym mężczyźnie trochę ci zeszło. Na pewno masz jego dane. Masz jego dane i przeglądałaś jego serwisy społecznościowe. Jedyne, co znalazłaś interesującego, to to, że oprócz tego, że jest Oslo, to to, że on bardzo dużo podróżuje. W sensie bardzo dużo chodzi po górach. Ma też vloga.
na którym bardzo dużo rzeczy wrzuca, w sensie codziennie ma jakiś filmik, więc na pewno nie uda ci się przejrzeć wszystkich tych... Ale o czym jest ten vlog? No o chodzeniu po górach. Fantastycznie, bardzo ciekawy vlog. Zostaw mu komentarz. Tak, ochodzę. Tak, blog nazywa się Chce mi się w góry. Z M dużym. I. A co te mi się mu zrobiły? Nie wiem. Chce mi się w góry, tak? I. On tam dużo opowiada o samym Oslo, też o innych tam górach. On faktycznie widać, że siedzi w tym. Pewnie są potrzebne nogi. Skoro lubi chodzić po górach. Nie ma żadnej informacji o związku. Nie ma też żadnych zdjęć w sensie takich sugerujących, że to jest jakaś dziewczyna. Oczywiście tam różnymi ludźmi się fotografuje, ale nie ma nic, co by się nazwał jako pewnik. Niedobrze. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja na Twitchu jego. Przepraszam, Boże, na Twitterze jego. Z dzisiejszego ranka. To tak, no. Wczorajszy... Nie. Dzisiejszy materiał będzie ciekawszy. Tego jeszcze nie było. A jak prześledzisz jego posty, to zobaczysz, że zapowiadał, że będzie robił jakiś nocny filmik i że ma super niespodziankę. Ale nie zdradził co. Tylko robił hype. Że coś będzie, że coś szykuje, że ma świetny pomysł, że czegoś, czego jeszcze nie było. I ten post rano. Dobrze. O 6:30. W takim razie chciałabym prześledzić, o której godzinie mniej więcej wrzuca posty. Wiesz co, generalnie to te filmiki zazwyczaj wrzuca o podobnych godzinach. Powiedzmy, że jest to 10 rano zawsze, każdego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o wpisy, to różnie. Tak widać, tak. Że jak mu się coś pomyśli, to pewnie pisze. No i też bardzo bogato prowadzony Instagram. Tam są głównie fotki. Dobrze. Jeżeli to jest 10 rano, to on wrzuca filmiki, to ja chcę tam być przed 10 rano. Zanim on wrzuci ten filmik, tak? I myślę, że te informacje, gdzie go dostać, jak go złapać, jakiś adres, jesteś w stanie to jakimiś kanałami załatwić. A o komplikacji dowiesz się w swoim czasie. Myślałam, że po prostu komplikacją jest to, że on wyrzuca mi się w górę. Ja nie wiem dlaczego. Nie. Będzie pewna komplikacja, ale do niej wrócimy później. Więc to jest twój kolejny krok? Tak, jakby jeżeli mam już ogarnięte ten... I chciałabym, nie wiem jak to tego, chciałabym poprosić Filipa, zadzwonić do Filipa, żeby... W pokoju obok, nie? Jakby ja to zapewne robiłam cały czas jakby jadąc gdzieś, załatwiając rzeczy, więc pewnie mogło mi nie być w ogóle jeszcze w biurze. Więc chciałabym zadzwonić do niego i właściwie, albo nie, nawet napisać SMS-a. No nie dzwonić, tylko napisać SMS-a, czy pomógłby mi troszeczkę, powiedzmy, incognito, żeby się zapytał, bo na przykład wiem, że on tam ma jakichś tam znajomych w policji, czy cokolwiek była mówiona o jakimś potrąceniu. Nie, że ten... Słuchaj, czy... Znajomych, niech jego ojciec będzie policjantem. Może być jego ojciec policjantem i dlatego w ten sposób... Chyba właśnie, Filip chyba właśnie zmienił nazwisko. No trudno, imię też zmieniał często, więc może zmienić nazwisko. Więc ja się go zapytam, czy po prostu wie coś o tym, nie? Czy może w ten sposób się uda dowiedzieć, co wie policja, żeby cokolwiek wiedzieć, jak będę rozmawiała z tym dziwnym typem. Ale ty mu mówisz, że pytasz o ten wypadek z rana? Pytam o, czy wie o jakimś po prostu wypadku. My jesteśmy dobrymi znajomymi, więc czy wie o jakimś wypadku, czy coś słyszał? Jesteście na ty? Tak, zdecydowanie, bo my jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi. To może nie przyjaciel, ale taki bardzo dobry kolega. Dobra. To w takim razie on ci odpisuje
że tak, bo tam jakby odpowiadając na pierwsze pytanie twoje, tak, pomogę ci, jasne, cokolwiek chcesz, Kali. Okej. Okay. Biedny chłopiec. A druga kwestia, to jak to rzucasz, to no jest pewna, co to jest drugie pytanie, no jest pewna gruba afera. To jak dostaję od niego SMS-a, że jest pewna gruba afera i to pewnie jestem w drodze do tego mężczyzny, którego już pewnie znam personalia, to na głośno mówiącym po prostu. Jak tylko napisał, że jest pewna gruba afera, to automatycznie do niego dzwonię. On na początku odwróci to połączenie, ale za chwilę do ciebie zadzwania. Domyśla się, że widocznie potrzebował przestrzeni jakiejś prywatnej, więc... I rzeczywiście, słyszysz odgłosy miasta, więc domyślasz się, że on wyszedł do palarni, że na ten tarasik, który tam macie, gdzie się spotykacie, jak wychodzicie na fajkę. I on tam wyszedł i chyba przyciszonym głosem, może sobie zasłonił mikrofon, ale to tak gdzieś, wiesz, widać, że konspira na maksa. Słuchaj, ale na razie prasa o niczym nie wie, więc... Wiem od ojca, ale nic nie możesz mówić, dobra? Mój drogi, na razie. Ja rozmawiam z prasą. No nie. No właśnie, co się stało? Opowiadaj. Bo dzisiaj w nocy znaleźli ciało tego polityka. Polityka? No tego, co ta kafera była z nim. Kilka lat temu. Olafa Osborna. No na pewno słyszałaś. Olafa Osborna. Gdzie znaleźli to ciało? No, tam koło skoczni. A. Jakieś ślady mają, tropy? No nie wiem, no. Tak, czy mi ojciec to powiedział, bo dostał tą sprawę i wie, to jest ważna rzecz, no więc on musiał to poprowadzić. No i mówił, że nie wróci za szybko, bo właśnie on go nie lubiał, wiesz. Tego Osborna? No, bo on był, wiesz, taki lewicowy. On tam chyba w ogóle miał jakąś aferę z łapówkami. No, tak, pamiętam to. No i z tą córką, nie? To też było dobre. Tak, tam była chyba kłótnia czy coś tam, nie wiem, nie. Kojarzę. W ogóle totalny kwas, to wypłynęło do sieci, nie wiem. Ja bym się chyba zajebał, jakby mi to ktoś coś takiego wrzucił o moim ojcu i o mnie i... Nie wiem, ta dziewczyna nie musiała nie mieć życia później. Współczuję jej. Jakby ktoś o twoim ojcu i tobie wrzucił, to byłoby problem, bo bardzo łatwo mógłby go znaleźć. No tak. Ale cokolwiek wiedzą, cokolwiek, mają jakiekolwiek tropy, kurczę, no to jest dosyć głośne, no to musi być wiele. Tak. No na pewno. Nic? No nie wiem, no ale to bym się coś podpytam. A kto znalazł ciało? No nie wiem, kto znalazł ciało, no nie wiem nic, ale wiesz, no może coś podpytam ojca, jak... A to cię interesuje? Ja bardzo się interesuję w ogóle przecież tym, co się dzieje u nas w mieście. A to nigdy nie wiadomo, co się dzieje, zwłaszcza, że tak wiesz, polityk to będzie głośna sprawa. Musimy mieć to na oku. A co, myślisz, że jego córka się do nas zwróci? Nie wiem, ale może, jak będziemy wiedzieć, mieć rękę na pulsie. Kurczę, wiesz co, bo jak... Bo teraz... Wiesz, ja jestem teraz na palarni, nie? Domyśliłam się. To jesteś bystra, Kari. Jak wychodziłem, to widziałem, wiesz, bo wrócił szef, nie? Tak, słyszałam. Mhm. I on się zamknął teraz w sali konferencyjnej tam u nas z Johansenem i z Nilsem, jeszcze z takimi tam dwoma i... O czymś też nie dyskutują, nie wiem, może ta córka się zgłosiła już do nich, nie? A, to miej to na oku, żebyś dostał tą sprawę. Kurczę, ale to słabo by było, nie? Bo on już, bo wiem, że nie dostajesz spraw, nie? Tak mnie Larson weźmie, no bo wiadomo, głośna sprawa, no to trzeba, nie? Mam co robić, więc spokojnie. Ale dziękuję pięknie, tak. Dzięki wielkie. Mogę ci pomóc. Ej, powiedz mi się rozłączysz. Mogę ci pomóc. Jakbyś mógł się jeszcze dopytać o to, bo ciekawi mnie w sumie ta sprawa faktycznie. Ojca, jakby miał chwilę. Czy coś wiadomo. Wolę mieć, wiesz, rękę na pulsie. Im więcej wiemy, tym szybciej możemy działać. Dobra. Solberg, ale za to stawiasz mi piwo. I się rozłącza. I ty wiesz, że on nie pije.
Tak, rozłączam się i tylko wzdycham. Patrzę na zegarek. Tak, patrzę na zegarek i... Dobra. Jest bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Na razie nie będę. Chciałam zadzwonić do tego, ale stwierdziłam, że no na razie nie. Jak będę porozmawiam z panem. Jak on ma... Jak się dowiedziałam jego personali, to na pewno wiem, jak się nazywa. Tak. Nazywa się Amundsen. Amundsen? Amundsen. Amundsen. To jest nazwisko? Tak, to jest nazwisko, a imię niech będzie Markus. Markus. Nieważne. Wolne imię, dobrze. On już jest nieistotny dla tej historii, rozumiem. Biedny Markus. Dobrze. Gdzie jedziesz dalej? Do niego. Bo muszę się spieszyć, właśnie dlatego patrzył na zegarek, jak on do mnie mówił cały czas i zaczął mówić, że to tak fajnie z ojcem i tak... Nie o to pytałam gościu, ale niech będzie, więc patrzyłam na zegarek, żeby zdążyć przed tą 10 i mu wybić z głowy wrzucanie filmiku. Jasne. Wiesz co, masz jego adres domowy, ale on nie żyje z tego blogu, nie? On pracuje. Może on nie żyje, powiedziałeś po prostu. Miałam się mieszać. Okej. W sensie to nie jest jego główne źródło utrzymania, to jest hobby, więc okay. Nie dziwię się. To raczej będzie w pracy. To dobrze. Będzie raczej w pracy. I wiesz, że pracuje w jednej z korpo w... No, zresztą po sąsiedzku. Po sąsiedzku z kancelarią, bo w... Barkodzie. Markodzie, czyli norweskim Manhattanie, jak to lubią wszyscy nazywać, w kompleksie biurowców, które przypominają właśnie kot kreskowy z daleka. Od tego wzięły swoją nazwę. Jest to zaledwie praktycznie sąsiednia ulica do tej, przy której stoi kamienica, w której jest kancelaria. No i tam też. Tam też pracuje Hakan. No, pracuje w jednej z korporacji, które tam są. To chciałabym tam wejść. I ja, jeżeli to jest niedaleko, to mogę mniej więcej kojarzyć, o której, nie wiem, na przykład z tamtego biura najczęściej wychodzą na jakieś lunche czy na cokolwiek. Nie, bo pewnie wychodzą gdzieś, mają tam ten... To jest takie modne. To chciałabym... tak stanąć przy wyjściu i oczekiwać go. W sensie, nie żeby mnie tak od razu zobaczył, bo będę próbowała po prostu liczyć, że na niego wpadnę i może, nie wiem, będzie akurat przez telefon trzymał w ręku, a jak będzie trzymał w ręku, to będę chciała sprawić, żeby mu wypadł. Ojej. Po prostu go z bara zasadzę, jak będzie trzymał telefon w ręku, to chyba nie będzie trzymał mocno. Nie. Tak. Kiedy tak czekasz, właśnie widzisz, że podjechał pan kanapka. O, idealnie. Tyle z lunchów. Więc czekasz przy wejściu i to już powoli tracisz nadzieję, bo jakby ten scenariusz się nie może udać, żeby on przed 10 wyszedł. I ku twojemu wielkiemu zaskoczeniu widzisz mężczyznę, który bardzo przypomina Markusa Amundsena. I który idzie, przechodzi przez pasy i najwyraźniej był w kawiarni naprzeciwko i niesie sobie kawę, więc po prostu wyskoczył na chwilę w ramach swojej przerwy po prostu po kawę naprzeciwko. Dobrze, to wpadnę do niego. Nie trzyma telefonu, ale trzyma kawę. Może się poparzy kawą. Przechodzi, czekasz, przejedzie tramwaj i przechodzi po pasek. Jest skupiony tylko na tym, żeby wrócić do firmy. I zauważasz ciekawy fakt, że on ma na sobie taki luźny garnitur, ale nie ma białej koszuli. On ma t-shirt. T-shirt z napisem, którego nie widzisz, ale po fragmencie logo ty już wiesz. Tak, ty już wiesz, co to za napis. To w takim razie ja idę i będę jakby wyjmę swój telefon
i będę się w niego patrzeć niby. I tak bardzo szybko będę chciała koło niego przejść, żeby go potrącić, żeby on wylał telefon i raczej kawę, a mi, żeby mi wypadł ten telefon. Żeby tobie wypadł telefon? Tak. Okej. Okay. To brzmi jak działamy pod presją. No trudno, działamy pod presją. Jakoś muszę go zatrzymać. Działanie pod presją. Sukces z komplikacjami. Dobrze, ty chciałaś osiągnąć ten efekt, że on tą kawę rozleje? Tak, i żeby mi wypadł telefon, żeby jakbyś, wiesz, żeby było zamieszanie, żeby... Może jak mi wypadnie telefon, to się zainteresuje i będzie chciał mi pomóc. A nie tylko wkurwi się, że poleje go kawą. Dobra. W takim razie wpadasz na niego rzeczywiście. I jest ten moment, kiedy widzisz, jak on balansuje z tą kawą. Lekko się oblał, ale nie wytrącił jej. Natomiast twój telefon rzeczywiście upadł. Mm-hmm. Upadł na chodnik. Co robiłaś to celowo? Robiłaś to tak, żeby to w miarę wyszło. A telefon upadł dosyć niefortunnie. Przepraszam. Ja jakby staram się podnieść ten telefon, więc jest taka cała roztrzęsiona po prostu. I mój telefon. Nic się panu nie stało? Wiesz co, Markus też się schylił, żeby ci pomóc. Oczywiście potrącił cię drugi raz i oblał kawą. Już. No! Więc z przerażeniem na twarzy patrzy tylko na ciebie. Ja bardzo panią przepraszam. Czy... nie rozbił się? Podnoszę telefon. Szybka jest cała popękana. Pokazuję mu. On tylko tak ręką zasłania usta. Ja pani zapłacę za wymianę, oczywiście. To... No tak zerka na tą kawiarnię. Może po prostu postawi mi pan kawę. O, widzę to, wiesz, praca, nie? Patrz na siebie. Wzdycha. To zapraszam na kawę. Idę z nim na kawę. Siada przy pierwszym wolnym stoliku. Kładzie tą kawę. To jest stolik przy oknie. Kładzie tą kawę na stoliku, tą swoją na wynos. Co sobie pani życzy? Ja tylko chciałam zerknąć, która jest godzina. Za 15:10. Dobra. Czy mój telefon działa oprócz tego, że ma pękniętą szybkę? Działa. To nie była porażka. Działa. No dobrze. Chociaż już to... Teraz się zastanawiam, czy po prostu nie wolę go wyłączyć i udawać, że nie działa i po prostu skorzystać z jego telefonu na przykład i tak niefortunnie coś, żeby się stało z tym telefonem. Bo... No, w biurze może będzie mógł to zrobić, ale poza biurem nie jest w stanie tego opublikować. Więc a w kawiarni no, nie jestem w stanie też mu nic zrobić. Albo nie, inaczej. No to zamawiam zwykłą czarną kawę. I jak usiądzie, to ma pan ciekawy t-shirt. Odsłania taką markę. Dziękuję. Taki vlog mam. Tak? A o czym? Zajmę się w góry. O górę! No. A powie pan coś więcej? Nie potrzeba. No, jak to panią interesuje, to chodzę sobie po górach, nagrywam różne filmiki, tak, gadam po prostu. Nic specjalnego, no. Świetnie pan sprzedaje ten swój biznesik mały. Tak. Dziewczyna mi mówi to samo. Nieważne. Zainteresowałam się pana zainteresowaniem właściwie hobby, a nie podrywam pana. Spokojnie. Tyle niezręczności w jeden dzień. W ogóle tak nie pomyślałem. Zobaczcie, pani jest bardzo piękna i
Ale... Odbiorę kawę. I rzeczywiście widzisz, że wstaje i idzie po tą kawę. I na kawie jest imię Markus. On po prostu widocznie z rozpędu podał swoje imię. Mhm. Więc wstajesz czarną kawę w kubeczku. Na wynos też wziął w razie czego. I jest napisane Markus. To ja z tego chciałam w sumie, jak on podaje mi tę kawę już, to tylko zwrócić uwagę, zerknąć na ten, na imię, tylko się uśmiechnąć i co może mi pan zaproponować, w sensie ten góry? Bardzo lubię góry. Czy jakby poleca pan swój vlog, co pan, taki, pan ciekawego ma? Proszę, może warto skorzystać z takiej okazji, żeby zareklamować. Może ja zacznijmy od tego, że ja pani pokażę ten vlog, jeżeli pani rzeczywiście jest zainteresowana. I on odwraca w swoją stronę swój telefon i staje obok ciebie, no bo tam potrzebuje zapisować, więc on, żeby to zrobić fizycznie dobrze, to po prostu staje obok ciebie i przesuwa, wiesz, wybiera tam na YouTubie rzeczywiście ten swój ten kanał. O, to jest... Z tego filmiku jestem najbardziej dumny. I widzisz, że w nim się w tym momencie odpalił już taki totalny, wiesz, freak. I zaczyna ci o tym opowiadać. I tak jak jeszcze wcześniej miał jakiś dystans, czy w ogóle myślał o tym, że może ma iść do pracy. Nie. To już przepadł. Zaczyna ci po prostu mówić w bardzo nudny sposób o każdym, że o, to jest dobre, a tam jest, a to... I jak kończy, to mówi, a dzisiaj to będzie prawdziwa petarda. I ja właśnie na to liczyłam, że wspomni o tym, co będzie dzisiaj. Petarda? Co takiego będzie? Ja do dzisiaj to... Tak się konspiracyjnie też zachylam. Dzisiaj trochę sobie pomyślałem, że zmienię profil, bo wie pani, wiesz, przepraszam. W górach czasem się dzieją różne dziwne rzeczy. Mm. Ja mam różne historie. Zresztą możesz zobaczyć tutaj, ale... Wczoraj byłem świadkiem pewnego wypadku. Wypadku? Tak. Wydaje mi się, że jeden gość potrącił pieszego i on później zwiał, wiesz? Jej, ale... Ale co z tym człowiekiem? No, chyba nie żyje, nie? Zgłosił to pan komuś? No tak. Była policja i pogotowie i w ogóle. A ten człowiek? No. To pan to nagrał? Nie, nie, nie nagrywałem. Nie, nie. Znaczy, no jak, no? No nie. Kanał zdjęli, jakbym wrzucił nagranie z martwym facetem, co... Pominął pan, że jakaś petarda, że jakieś wypadki, no to myślałam, że to... No bo petarda, tak, bo tam jest taka fotokomórka i tam podchodziły niedźwiedzie. I dzisiaj pierwszy raz nagrałem małego niedźwiadka. Wow. Jakby bardzo trudno już w tym momencie udać zainteresowanie. Dobrze, czyli ten wypadek to w ogóle, ale nic się nie stało panu w sumie, jak był ten wypadek? Nie, ja tylko przejeżdżałem. Kto go potrącił? Kurczę. I jeszcze nie mówią o tym głośno, jak potrącają ludzi? Nie no. Co prawda myślałem, żeby to dać do prasy, ale... Ale to chyba musiałby pan coś więcej wiedzieć na ten temat. W sensie coś więcej na temat tego sprawcy, co uciekł. Może coś wiem. To co takiego? Ja nie powinienem tego pani mówić. Przecież sobie rozmawiamy, prawda? Wpływ na innych. Gościu, bo jest szansa, że stracisz kolana, no. Wszystko zależy od tego, co powiesz. A w górach są przydatne. Zwłaszcza się ucieka przed niedźwiedziem. Sukces! Dobra, więc on widzi, że on waha się, bardzo mocno się waha i ewidentnie nie powinien, czuję, że tego nie powinien mówić, ale
wpatrujesz się tak w niego i on, on ma takie chwile, ty widzisz ten proces myślowy na jego twarzy, takie nie powinien tego mówić, nie powinien tego mówić, a dobra, co się może stać? I on się tak, wiesz, jeszcze tak chwilkę czai, ale siada naprzeciwko. Bo ja kojarzę samochód, bo ten gość to ja go kojarzę, bo on tu pracuje. Tu pracuje kolega z pracy jakiś? Nie jest kolega z pracy. No i właśnie to jest taka afera trochę. Ja czekam na informacje od dwóch gości, bo nie sprzedałem ten news do prasy, ale chciałem, no wiesz, żebym jak najwięcej wyciągnął za tą informację. Co na razie czekam, który mi więcej zaproponuje. A policji już, a policji powiedziałeś o tym? Tak, oczywiście, że powiedziałem. No pierwsze co to powiedziałem policji, że kogoś widziałem, nie? To jasne. To, a no. kto to jest? Dlaczego to jest taka afera? A kojarzysz? Kojarzysz firmę? Jorgmund Solutions? To jest dosyć znana firma. No właśnie, znana firma. No to właściciel tej firmy. Właściciel firmy? I tak trochę za głośno. To... Przepraszam. Ty go widziałeś? No. No i powiedziałeś policji i co? I co? I co oni zrobili? No, mam nadzieję, że go zamkną, nie? No tak, masz rację. No ja wiem, że wszystkim bogaczom wszystko chodzi na sucho, ale no jakby to jest gruba afera, nie? Całkowicie rozumiem. Tobie zaskakuje w głowie, że już usłyszałaś to słowo dzisiaj, gruba afera. Ja tak tylko zerkam. Ja za długo się zatrzymuję chyba. Ach, kompletnie zapomniałem. Przepraszam, nie chciałam. Jakby życzę powodzenia. Dasz mi numer do siebie, to ci na tą szybkę zwrócę. Nie, no ta szybka, ta gruba afera, o której mi powiedziałeś, to zdecydowanie. I będę czekała na filmik z niedźwiedziem. Subskrybuj. Nie, oczywiście. Zaraz, jak tylko znajdę, kupię sobie drugi telefon. Ach, bo tak nie będzie wszystkiego ładnie widać. Działa, jest tylko nie jest widać. Nie ma problemu. No, ja już wstaję, już odkładam jakby ten kubek i macham mu i wychodzę takim bardzo szybkim krokiem. Idę do samochodu. Okay. Dobra. Okej. Okay. To myślę, że możemy się przenieść jeszcze trochę klimatem. I wrócimy do Agona, którego zostawiliśmy rano, schodzącego po schodach, widzącego policjanta w swoim domu. Ja wschodzę. Powoli sobie podwijam rękawy. Podchodzę do stołu. Nie witam się z policjantem, bo przecież widziałem się już z nim. Felnir, idź na chwilę do siebie. Za co, ale... Dobrze. Wstaję. I policjant ma takie... O co chodzi? Ale nie zatrzymuje chłopaka. A pana poprosiłbym, żeby pan opuścił moją posesję. Wydaje mi się, że dość wyraźnie się wyraziłem i umówiliśmy się na coś, a pan, jak widać, umów nie respektuje. Więc dopóki... Myślę, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Próbowałem być dla pana miły, ale wkracza pan w sferę rodzinną, której ja bardzo, bardzo strzegę. Zrozumieliśmy się? Czy chce pan usłyszeć to samo od mojego prawnika? A czy jest potrzeba, żeby pan wzywał prawnika?
zawsze jest potrzeba, żeby wezwać prawnika. Mógłbym pana na przykład prawdopodobnie... Nie ma sensu, żebyśmy się straszyli. Mieliśmy obaj trudny poranek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pan chyba trudniejszy. Ale tak. Widzi pan, jeśli się jest człowiekiem o mojej pozycji, wpływach i pieniądzach, to zwykle zaczyna się od wezwania prawnika, niezależnie od tego, co by się stało. A mi się wydaje, że ja rozmawiałem z panem bez prawnika, dobrowolnie i poprosiłem, żeby trzymać moją rodzinę od tego z daleka, na tyle, ile będzie to możliwe. Ma pan problem z respektowaniem próśb? Jasne, to się zdarza. Możemy przejść na trochę bardziej formalną drogę. Myślę, że tak przejdziemy właśnie, na bardziej formalną drogę. To dziękuję za tą kawę. Rzuca do twojej żony. W sensie, wiecie, że on nie dostał tej kawy, tylko po prostu mówi, że już jej, w sensie stwierdza, tylko że jej nie dostanie. I za wszystkie informacje. Wstaje. Do widzenia panu. Do widzenia. I wychodzi. Myślę, że Asał go odprowadzi do drzwi, bo tego wymaga kultura, nie? Jasne. I chwilę stoi przy tych drzwiach. Kochanie, wydaje mi się, że będziesz musiała porozmawiać z Kari Solberg. To twoja prawniczka? Nie wiedziałaś? Tak się interesujesz życiem własnego męża? Upewniam się. To moja prawniczka. Uważasz, że muszę z nią porozmawiać? Wątpisz w to, co powiedziałem? Byłeś wczoraj w pracy. A ty dawno nie byłaś w Göteborgu. To ją wyraźnie zmroziło. Ja się zbliżam do niej. Robi czuć perfumy. Bardzo mocno taki skórzany zapach. Zdecydowanie za ciężki jak na poranek. Przed chwilą obciągałaś mi pod umywalką, a potem wpuściłaś policjanta do mojego domu, nie zapytawszy mnie, do mojego domu, Aslaug, nie naszego, ani nie twojego, tylko do mojego domu wpuściłaś policjanta, nie zapytawszy mnie, czy możesz. Pomyliłem się? Coś powiedziałem nie tak? Widzisz po niej, że coś jednak nie jest to zgodne z prawdą, ale w życiu tego nie skomentuję. Nie odważy się tego skomentować. Siadaj. Nie od razu reaguje. Jest zbyt spięta. Aslaug, kochanie, możemy rozegrać to na wiele różnych sposobów. Ale jednak wolałbym, żebyś była ze mną szczera. A nie jesteś. Uraziłem cię jakoś? Zrobiłem nie. Coś nie tak? Nie. Przecież widzę. Wiesz, że mnie się nie da oszukać. Za to mnie pokochałaś. Prawda? Powiedziałam mu, że byłeś w pracy, a potem wróciłeś do domu. Przecież tak było. Byłem tak w pracy było. I wróciłem do domu. O której wróciłem? Przed północą. Nie. Będziemy musieli sprostować.
wróciłem przed drugą, prawda? Tak. Ale już spałam i nie wiedziałam, która jest dokładnie godzina. Mogło ci się pomylić, prawda? Albo przypomnieć. Albo przypomnieć. Zdecydowanie. Rozmawiając z policjantem mogłaś się pomylić, ale rozmawiając ze mną nie mogłaś, prawda? Tak, to teraz pamiętam, że spojrzałam wtedy przecież na telefon i rozmawialiśmy przecież i... I tak była... Powiesz to, co się stało. Bo nic złego się nie stało. Przyjechałem tutaj w pół do drugiej i rżnęliśmy się do w pół do czwartej. Tak jak było naprawdę. No, rżnęliśmy. Ja ciebie, ale on szczegółów znać nie musi. Tutaj masz wizytówkę do Kari Solberg, zadzwonisz do niej i umówisz się na spotkanie. A teraz śpieszę się trochę. Zawołaj proszę Felnira, bo obiecałem, że zjem z nim śniadanie. Dobrze. No. Nic takiego się nie dzieje. Ze mną zawsze możesz się czuć bezpiecznie. Aslaug. Zawsze. Wiem. Całuję ją. Czuję, że czule. Delikatnie. Ona... Łapię ją za ramię. Lekko je naciskam. Taki... Próbując rozmasować trochę ten stres. Bo ja bym chciał skupić jej strach w jednym miejscu. Nie rozpraszać go na to, co się stało z policją, co się stało z synem, czy kawa jest dobra, czy niedobra, że będzie musiała rozmawiać z Solberg. Ona ma się bać tylko jednej osoby. Miłość i strach jest dosyć łatwo pomylić. Na początku jest bardzo spięte, ale rzeczywiście ty jej rzadko dajesz takie gesty i ona zawsze się łapczywie ich chwyta. Ja się uśmiecham. Wie, no, leć. Zjem z Felnirem. Może jeszcze zdążymy porozmawiać. Chwilkę. Wyuczony uśmiech. Woła Felnira i po chwili podaję wam jedzenie. Przygotowuję wam śniadanie. Wszystko tak, jak ma być, tak jak zawsze. I wychodzi. Ja jeszcze rzucam za nią takie pytanie, zanim ona wyjdzie. Znalazłaś koszulę? Twoją koszulę? Moją. Chyba, tak? Że masz jakiegoś kochanka, o którym nie wiem. To lepiej mi powiedz, wolałbym wiedzieć. Wiesz, że nie. Tak, znalazłam twoją koszulę. Nie wyrzucaj jej. Nic z nią nie rób. Dobrze. Jesteś kochana. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Tak? A płaszcz? Co z płaszczem? Co mam z nim zrobić? Nic. Nic z nim nie rób. Dobrze. To idę zadzwonić do tej Solberg. Zadzwoń, zadzwoń. A ja dzwonię do Ingrid do kancelarii, żeby zadać jej jedno bardzo ważne pytanie. Ona mnie zna. Tak. No, pewnie. Ja z Larsenem widuję się dosyć często. Dzień dobry, pani Ingrid. Z tej strony Hakon Nygard. O, pan Nygard. Miło słyszeć. Mi również. Rozmowa z panią to zawsze jest jedno z najmilszych momentów w ciągu mojego poranka, aczkolwiek dziś mam do pani bardzo nietypową sprawę. Nie chodzi ani o pana Larsena, ani o pana Johanssona. O, tak. Tylko o panią Solberg. O, mam do pani taką dyskretną prośbę, bo razem z panem Larsenem szykujemy dla niej pewną niespodziankę. Czy byłaby pani tak uprzejma i wyświadczyła mi tą drobną przysługę, za którą ja na pewno jakoś się odwdzięczę i dowiedziała się, jakie jest ulubione danie pani Solberg? Ulubione danie pani Solberg? Tak, bo ta niespodzianka będzie zawierała element żywnościowy. Ja bym chciał uniknąć jakiejś alergii tego typu historii, więc zależałoby mi, żeby dyskretnie się o tym dowiedzieć. Panie Nygard, no, bardzo mnie pan zaskoczył, ale no, oczywiście.
Widzi pani, no tak to już jest. Chyba wiem, ale jeszcze dopytam. Z centrygami, bo... że potrafimy i lubimy zaskakiwać. No, na pewno się ucieszy, bo teraz tak powiem panu na osobności, że no trochę ma ciężki czas ostatnio. Będzie miała lepszy. Przyda się jej taki prezent. Będzie miała lepszy, na pewno. Zadbamy o to z panem Larsenem, a ja następnym razem, jak wpadnę do was do kancelarii, to zdecydowanie muszę się z panią napić kawy. O, zapraszam, zapraszam. Może nie tylko kawy. Zobaczymy. Miłego dnia i proszę pozdrowić pana Larsena. Pozdrowię, pozdrowię. Panu też życzę miłego dnia. Felnir, synu, będę miał do ciebie prośbę. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Widzisz, ufam ci, a wczoraj pokazałeś mi, że potrafisz zrozumieć to, w jaki sposób funkcjonuje nasza relacja. To dla mnie bardzo ważne. Czyli siedzi przy stole w mundurku szkolnym. Będę miał spotkanie z prawniczką. Sprawy, które są biznesowe. Ale widzisz, chciałbym cię nauczyć przez to spotkanie, że pewne relacje należy o nie dbać z wyprzedzeniem, nawet jeśli ktoś się nie spodziewa, że coś takiego będzie miało miejsce. Dlatego zadzwonisz do tej restauracji i wypisuję mu w wyrwanej z kalendarza kartce piórem nazwę restauracji. Zadzwonisz tam, poprosisz o rozmowę z Anę. Anę van Fassen, to menadżer tej restauracji. I zamówisz to, co później przyślę ci w SMS-ie. Dobrze? Dobrze, tato. A mogę zapytać o coś? Tak. O co chodziło z policją? Wiesz co, był jakiś wypadek na drodze do naszej willi. Tak? Nie chciałem, żebyś biegał rano i natknął się na coś nieprzyjemnego, dlatego zaproponowałem ci śniadanie. To chyba fair, prawda? Pewnie. To ja wiem, że ty już jesteś dorosłym facetem i... Ale uwierz mi, że czasami lepiej pewne kwestie mijać z daleka. Jasne, jasne. Poza tym ten policjant zachował się bardzo nieelegancko. Dokładnie. Umówiliśmy się na coś i zrobił coś dokładnie odwrotnego. Trochę oszukał twoją matkę. Nie jest to zbyt dobre. Chciałbym, żebyś jedną rzecz bardzo dobrze zrozumiał. Ludzie tacy jak my mogą mieć problemy, dlatego że inni są zawistni. Zazdroszczą wam tego, co mamy. Tak. Ten policjant też nam zazdrości. Myślisz, że ile on zarabia? Na pewno za mało. No właśnie. Więc on, kiedy tutaj przychodzi i widzi kogoś takiego jak ty i ja przy stole, jedzącego sobie jajka po benedyktyńsku, to naciska na wrażliwą strunę w duszy człowieka. I ty musisz się nauczyć rozpoznawać te struny. I ich unikać. Ale poradzisz sobie. Jesteś moim synem. Załatwisz to dla mnie? Jasne. Wspaniale. SMS do Solberg. 14:14, adres knajpy, którą podałem Felnirowi. I wiadomość do Oliwii. Widzimy się tu. I adres. I potwierdzam godzinę. Jakiej wysyłasz adres? Mam do niej małą niespodziankę. Tak. I to jest trochę zagranie moje jako gracza, żeby zagrać w stronę Noiki. Więc to jest trochę meta, ale zróbmy w ten sposób. Że ja wiem, że Olivia lubi sztukę. Różnego rodzaju. Ma takie te swoje jakieś... Patrząc na to, gdzie mieszka, to tak. A jest w Oslo pewnego rodzaju przedstawienie, które mnie zainteresowało i stwierdziłem, że poszedłbym tam z kimś. Miałem nie zabierać Oliwii, ale po tym, co się stało wczoraj
i po tym, co zrobiła dzisiaj rano, pewne rzeczy muszę jej udowodnić. Przedstawienie nazywa się Delirium, a przedstawia je taka grupa artystyczna, która nazywa się Cirque du Soleil. Z Kanady. Akurat odwiedzają Oslo. Więc dwa bilety są już przygotowane. I to jest adres, który dostaje Olivia. Dziś o 20. Ale żeby się tego dowiedzieć, Olivia będzie musiała sprawdzić ten adres. Bo tam jest tylko ulica, numer i godzina. Mhm. Więc chwilę mi to zajmie. Dobrze, to chciałabym jeszcze uporządkować fakty, ponieważ Olivia zostawiliśmy w kostnicy i będzie to pewnie mniej więcej godzina 10, jeśli się będzie to wszystko pokrywać. Solberg była też koło 10 w tej kawiarni. Myślę, że za chwilę też będzie 10 u Hakona. Jesteście umówieni na lunch w tej restauracji. Czy coś jeszcze pomiędzy tym lunchem a 10 rano macie w planach? Ja jeżeli załatwiam już wszystkie sprawy związane z autami, no to na pewno będę zlecała, żeby były... żeby właśnie wszystko ogarnąć, dokumenty, nie dokumenty, żeby wszystko było już, jeżeli przygotowane, bo wiadomo, że samo przetransportowanie auta może pewnie zająć dłużej niż przygotowanie po prostu dokumentów do podpisania, więc jeżeli uda mi się, no to bym chciała po prostu podpisanie dokumentu już mieć na lunch. Mm-hmm. I tak między chodem troszeczkę biorąc pod uwagę, jak ja podchodzę do życia, na pewno mam znajome osoby, które są w stanie wiele zrobić za odpowiednią zapłatę. I będę chciała znaleźć ze dwóch takich rosłych typów, którzy, jeżeli będzie trzeba, jeżeli będzie taka potrzeba, po prostu poprzetrącają kolana innemu typowi. Ale na razie nie mówię im, tylko szukam, bo jeszcze nie mam tej konkretnej decyzji, że trzeba mu przetrącić kolana. Rozumiem, że rozbita szybka to jednak trochę za dużo. Tak, dokładnie. Nie wybacza się rozbitego telefonu. Dobrze. Czyli po prostu za chwilę możemy cię zobaczyć w tej scenie lunchu, prawda? Ja nie będę nic... Jeżeli wszystko załatwiłam do tej pory, to... Jasne. Z dokumentami, ze wszystkimi rzeczami, zadowoloną, że ogarnęłaś. Hakon, czy ty coś jeszcze w międzyczasie? Policja na pewno się przed lunchem nie będzie nagabywać. Czekam na odpowiedź Oliwii. Jestem ciekaw, co odpowie. Dobrze. To w takim razie, Olivia, kiedy podpisałaś wszystkie papiery w kostnicy i oni już nie mają, w sensie nie wymagają od ciebie nic więcej, bo widzieli, jak to na ciebie wpłynęło. Czy masz do nich jeszcze jakieś pytania do inspektora Lunda na przykład, albo w ogóle jakieś takie rzeczy, które chcesz tu jeszcze załatwić? Tak, ja w ogóle odbiję, bo już teraz się trochę pozbierałam, w sensie pozbierałam, bo muszę czymś zająć myśli. I ja się łapię tego, że ten młody powiedział, że oni wiedzą, kto to zrobił. I mnie to trochę nie interesuje, jakby tak szczerze, ale jakby potrzebuję trochę odbić się na zasadzie takiej deski ratunkowej, że skoro mnie zraniono, ja potrzebuję zranić w tym momencie, więc jakby ja pytam właśnie ten jeden z policjantów, który mnie tu przywiózł, powiedział, że wiecie już, kto to zrobił. Tak powiedział? Widzisz, że inspektor Lund, on wpadł w ten taki ojcowski tryb już i on rzeczywiście na ciebie patrzy teraz bardzo z wielkim zatroskaniem. Mhm. Pani Oliwio, sprawa jest na razie w toku.
Ja się wgapiam w niego tymi oczami, szczególnie, że przed chwilą jeszcze miałam 8 lat, nie? Ja się wgapiam oczami tego dziecka, które siedzi i czeka w przedpokoju już 5 godzinę. Mhm. Mi zawsze brakowało ojca, więc te wszystkie zarezerwowane przez ostatnie 20 lat spojrzenia są wciąż niewykorzystane. Oczywiście. Zobaczmy, czy ile ci zdradził. Powiedz mi, jak ja dostałam wcześniej -2 do czegoś, to ja ją wpisuję w modyfikator po prostu na -2, czy jak to wychodzi? Na razie nie. Na razie nie, w porządku. -2 miałaś do stabilności. No a to wpływa na... Jak sobie zaznaczysz, to on ci sam policzy modyfikatory. A, okej, okay, dobra. Tak, on tylko przerzuca na komplikacje na razie, więc... Tak. To cudownie, cudownie. Sukces z komplikacją. Okej. Okay. W takim razie sukcesem będzie to, że ci powie, że faktycznie... powie więcej niż chciałby, czyli że coś faktycznie mają, ale nie powie ci dokładnie nazwiska. Mhm. Będzie komplikacja. Pani Oliwio, powiem tak. Mamy pewnego podejrzanego. Niestety, bardzo pani, niech pani wybaczy, ale nie mogę. Na razie, na tym etapie. Jest pani zaangażowana bezpośrednio, emocjonalnie. Nie mogę pani na razie powiedzieć takiej informacji. Udzielić takich informacji. Natomiast mogę pani zagwarantować, że dołożę wszelkich starań, żeby zwłaszcza jeżeli sprawca, którego podejrzewamy, jest odpowiedzialny za ten czyn, żeby za to zapłacił. Czy żeby to został jest skazany ktoś, i dostał najwyższy wymiar kary. Ale tu chodzi o tą sytuację z kiedyś, to wróg na zasadzie to jest ktoś polityczny? Przepraszam panie Oliwio, ale naprawdę nie mogę. Nie mogę na razie więcej nic zdradzić, ale jeżeli to panią uspokoi, to tak, mamy podejrzanego i działamy w tej kwestii, żeby tą sprawę zamknąć możliwie jak najszybciej. Czy to było celowe? Tylko tyle chcę wiedzieć. Czy coś mi grozi? Na tym etapie... A czy założyła pani jakąś nie. osobę? Ale nie widziałam ojca od lat. Otoczeniu, to... A kiedy pani ostatnio się kontaktowała z ojcem? Lata temu. A nie dzwonił w międzyczasie? Ja się zawieszam przez jakiś czas. Mm-hmm. Po czym spoglądam na niego. On ojcowską na ciebie patrzy. Nie. Nigdy nie zadzwonił. I on przyjmuje to kłamstwo twoje? Bo miałaś przed chwilą sukces, więc jeszcze na tym pojedźmy, że wiesz, on jednak w jakimś tam zaufaniu cię obdarzył, no i cały czas taką postawę przyjmuje. Problem jest taki z tym kłamstwem, że ja w nie też wierzę, ponieważ skoro nie pamiętał, żeby zabrać mnie do cyrku, to dlaczego miałby pamiętać, żeby zadzwonić? Co za absurd. Jasne. Dobrze, to w takim razie, jeżeli pani się miałaby się pani czuć zagrożona, to ja oczywiście mogę podstawić paru funkcjonariuszy, żeby obserwowali pani dom. To się da załatwić z ręki, naprawdę nie ma problemu. Nie chcę, żeby ktoś mnie obserwował. Mam dość obserwacji przez całe życie. Proszę dać mi znać tylko, jeżeli byłaby taka potrzeba. Dobrze, oczywiście. My się z panią jeszcze skontaktujemy, zarówno w sprawie pochówku, to rozumie pani, że ze względu na trwające śledztwo to musi jeszcze trochę poczekać, a także z wyjaśnieniem wszelkich kwestii dotyczących sprawy. Czy dziękuję. Potrzebuje pani jakieś rozmawiać z kimś psychologiem, osobą duchowną? Nie, po prostu. Poradzę sobie, dziękuję.
Bardzo mi przykro jeszcze raz. Dziękuję. Kiwam mu i ruszam do wyjścia. Powiedz mi, jak chcesz spędzić najbliższe godziny? Bo na razie w twojej wersji masz to, że masz umówione sceny do 20. Mhm. Stajesz w międzyczasie zmiany adresu. Muszę się... Możesz na to zareagować. Sprawdzę na pewno ten adres, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie jechać. Czy ten adres istnieje, bo jakby to może być gra o nieistniejący adres, ale jeżeli zobaczę, że on faktycznie istnieje i jeżeli uda mi się wyszukać informacji, że coś się tam dzieje, no to po tym czasie padnie dość nietypowa odpowiedź. Obiecujesz? Hakon, to do ciebie pytanie było. I teraz jest pytanie tak naprawdę, czy Olivia może znać Hakona z tej strony, żeby wiedzieć, że on nigdy niczego nie obiecuje. Dlatego, że nie używa takich mocnych słów, bo nimi jest trudniej manipulować. Może wie. Może Hakon może to zinterpretować w takim razie jako kolejny element gry z jej strony? A może potrzebujesz tej obietnicy? Może. Jak on do ciebie mówi? Ty mi powiedz. Kazałaś do siebie mówić? Bo masz pewne preferencje, prawda? Myślę, że Vito jest coś, do czego ona, co było najbardziej akceptowalne dla niej w życiu. O ile nie po prostu Olivia, to po prostu Vi. Myślę, że Vi jest na tyle blisko i daleko. Więc odpowiedź jest taka. Nie ma nic za darmo, Vi. Co kładziesz na stole? Krok tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś. Nigdy jeszcze nie mówiłem, że obiecuję. Tam nigdy nie byłeś. Popatrz, dwa pierwsze razy za jednym zamachem. Kropka. Jedno słowo. Obiecuję. W takim razie ja odpowiadam. Obiecuję. I w jednym momencie prawdopodobnie jeden z gorszych dni stał się najlepszym na świecie. Tym najszczęśliwszym dniem w życiu. Mimo całego przerażenia, które może się z tym wiązać, bo... No, obiecał, no. Jasne. Powiedz mi, bo najbliższe godziny... Które muszę posprzątać dywan. Słodkie i praktyczne. Tak. Musisz posprzątać dywan, więc jak już posprzątasz dywan, pozbędziesz się tego dywanu, czy go po prostu... Jak się chyba go pozbędę po prostu. Chyba się nie da, nie? To już. Kiedy się pozbędziesz dywanu i podejrzewam, że będziesz chciała też opróżnić kosze z martwymi zwierzętami, bo one są w kuble przed domem. Tak. To... No to trochę minie. Muszę zaplanować, w sensie nawet w trakcie robienia tego. Teraz muszę zaplanować 3 kroki dalej niż kiedykolwiek byliśmy. A jakie jest miejsce, w którym najlepiej ci się planuje? Masz jakiś taki punkt gdzieś tutaj? Mm-hmm. Ja myślę, że na wzgórzu po prostu, skąd mam dobry widok na wszystko, na otwartą przestrzeń. No, tutaj w parku, z rzeźbami. Myślę, że to jest dobre miejsce.
Więc to właśnie tam w pewnym momencie zadzwoni twój telefon. Sprawdzam, kto dzwoni. Wiesz co, kiedy spojrzysz na wyświetlacz, to myślę, że bardzo długo nie będziesz mogła nacisnąć przycisku odbierz. Bo wyświetli się na nim tylko dwie literki. On. Odbierzesz? Długo wpatruję się w tą... w te dwie literki. I chyba w ostatnim momencie odbiorę tak dość szybko, bo czuję, że znowu dudnienie serca rozbija się o moją głowę. Halo? I po tym halo myślę, że długi monolog, który nastąpi, będzie najdziwniejszym, co usłyszysz w życiu. Myszko. Cześć, tutaj tata. Wiem, że pewnie nie chcesz ze mną rozmawiać, ale obiecuję, że nie będę ci więcej przeszkadzać. Pewnie słyszałaś o wypadku. Ale nic się nie martw. Śmierć to dopiero początek. Win, nie było mnie przy tobie zbyt długo, ale proszę, proszę cię, posłuchaj mnie ten ostatni raz. Zostaw tego człowieka. On nie jest dla ciebie dobry. Proszę cię. Kieruje się złymi zasadami, wszystkich wokół siebie krzywdzi. A ja postaram się, żeby spotkała go sprawiedliwa kara. I tym razem dotrzymam obietnicy. Kocham cię. Tata. Ja jeszcze przez długi czas stoję z tym telefonem przy uchu, kiedy odpowiada mi tylko cisza. I wręcz synchronicznie z pierwszą buzą, która spłynie po policzku, opuszczam bezwładnie rękę, wpatrując się w te rzeźby. Ile razy można człowiekowi zaufać? I z tym pytaniem na dzisiaj was zostawimy. Dziękuję za sesję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wielkie dzięki. Obejrzyjcie sobie trailer Delirium na YouTubie. To jest prawdziwe wystąpienie, naprawdę Cirque du Soleil miał taki pokaz. Czy powiedz, że wtedy dokładnie. W maju. Po Oslo. Troszkę wcześniej. A, nie ma znaczenia. Jak się wam podobało? Bardzo dobrze. Dobra sesja, bardzo dobra. To prawda. Pierwszy raz striggerowałem mistrza gry, mistrzynię gry. Mizu prosi, żeby puścić jeszcze raz wiadomość, tylko głośniej, bo było słabo słychać. Aha. Na początku kolejnej sesji na przykład, żeby jakby do tego wrócić w tym momencie. Właśnie, to będzie bardzo fajne wejście. Tak. Dokładnie, tak zrobimy. Tylko, że właśnie głośniej. Sesji. Dobra, to tak obiecujemy, czaty. My obiecujemy. Obiecujemy, kropka. Tym razem na pewno. Dobrze, więc tak. Więc obiecujemy, że następnym razem od tego zaczniemy. I tu nawet świetny pomysł, w ogóle dzięki. Tak. Co jeszcze chciałam zapytać? Właśnie. Pamiętasz, Nojka, co miałyśmy robić na następnych Bohomackach za 2 tygodnie? Scenę, na przykład. Najlepszą no? Scenę, tak. Także słuchajcie, napiszcie w komentarzach, która scena według was była najmocniejsza, albo która wam najbardziej zapadła w pamięć. I spróbujemy coś z tego wybrać
Zobaczymy, jak się rozłożą te głosy, ale liczę na was, że wybierzecie ją. Ja chcę! Ja chcę rysować! Przepraszam, ja wiem, jaka scena była dzisiaj i proszę, don't! Nie będziemy tego rysować, bo nas zdejmą stream na. Ja wiem, co wy macie w głowach. Inna scena. Brawo. Inna scena niż ta. To będzie ciężko narysować. Ja wiem, Maciek, ja wiem. Kolorów nie starczy na to. Wszyscy są smutni z tego powodu, naprawdę. Zwłaszcza, najbardziej mi się to podobało, że ja nie musiałam mówić, a Nojka wiedziała, o jaką scenę chciałabym zaproponować. Słuchajcie, na tej sesji było dużo różnych scen. Wybierzcie sobie. Dobrze, ojej. Jest mi to inaczej. To jaką scenę wybierzecie, to wasza kwestia, ale ja liczę, że będzie na tyle opisany komentarz, że chociaż rzucicie pomysł, jak to narysować. O, jakie warunki. Podkręcona piłka. Oj, opiszę. Proszę opisywać, proszę. Mucha, haha. Teraz zastanawiam się, czy to nie był największy błąd, ale... Dzięki, Iwiana. Będziesz przy mnie siedzieć, obok. Tak, obok. Ja wiem! Będziesz drugi raz triggerowana. Będziemy o tym rozmawiać. Także zapraszamy na następne bohmaski. Zapraszamy na następną sesję za 2 tygodnie, którą zaczniemy, już wiemy, bez spoilerów, już wiemy, zaczniemy ją od telefonu, którego posłuchamy jeszcze raz, także przeżyjemy tą scenę jeszcze raz. I co jeszcze? Napiszcie oprócz tych scen też, jak się wam w ogóle podobała sesja, jak się wam podobał kult w moim wydaniu. Czy było grubo, czy nie? Według Fryca nie było. Ja się bawiłam fantastycznie. I jeszcze na pewno zapraszamy jutro na nasz stream urodzinowy od godziny 20, gdzie będziemy wspominać nasze 2 lata istnienia kanału. Na pewno będzie dużo sentymentalnych rzeczy. Będziemy odpowiadać na pytania, które nam zadaliście. Wciąż możecie to robić, wciąż możecie zadawać te pytania, zresztą na streamie również. Także zapraszamy gorąco. Widzimy się jutro. Chcesz jeszcze dodać, moi gracze? To jeszcze nie koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. Zwiesiłam się. Tak. Pięknie. Chcesz jeszcze czego nie koniec? No tej historii. Jak to jest? A, no tej historii. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Nie słuchałaś taty? Ale koniec jest początkiem, a początek jest końcem. Tak. Zabolał tatuaż na plecach? Ręcznie robiony? Domowy sposób? Chałupnicze metody. Chałupnicze metody i dywan w kosz. Sztuka musi boleć. Kupię ci nowy dywan, ojej. To jest Wie dopiero prezent. Dywan. Nie torebka, nie buty, nie wycieczka. Dywan. I możemy go zbrudzić. Nie ma problemu. Nice. Słodkie. Tak to będzie. No to co? To dziękuję. Kończymy. Dziękujemy bardzo. Machamy, moi kochani, w takim razie. Machamy. Trzymajcie się, komentujcie.